Za chwilę zostanie ksiądz arcybiskup wyrwany tam zza stolika. Pan doktor Krajski pojawi się tutaj wraz z księdzem arcybiskupem Lęgą za stołem prezydialnym i nasze wydarzenie rozpocznie się. Punktualność została jak zwykle ukarana surowo. Kto przyszedł wcześniej, ten się wysiedział, ale jest na co czekać. Ksiądz arcybiskup, w ogóle jak to brzmi, proszę Państwa? Zatrzymajmy się nad tymi słowami. Ksiądz arcybiskup, tak, gości w tych murach pod tym dachem, który mury, dach niejedno widziały. Jesteśmy przecież w miejscu, w którym wiele zdążyło się wydarzyć. O, w sferze wydarzeń werbalnych, medialnych w ostatnich latach, ale myślę, że to jest wydarzenie, które trafia od razu, tak, do grubej piątki, trójki, może w ogóle wychodzi na czoło listy przebojów tych wydarzeń, tych konferencji, tych spotkań, których Państwo, jak tutaj ogarniam audytorium spojrzeniem, Państwo w większości jesteście bywalcami. I w związku z tym, powiedzmy sobie, tak to powinno wyglądać. Ściany są podpierane, parapety są zajęte, tłoczno w korytarzu. Tak to powinno wyglądać. Powitajmy teraz naszego gościa. No i teraz, proszę Państwa, to jest akcja o charakterze świecko-gawędziarskim, ale ponieważ jest taka gratka, że gościem jest osoba duchowna, to poprosimy księdza arcybiskupa, żeby zaczął po katolicku tutaj ze świeckimi się komunikować. Poprosimy o modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Boże. Jak zapowiedziałem, jestem tutaj w charakterze konferansjera i w związku z tym będę w fazie, kiedy przejdziemy do pytań zadawanych przez Państwa, będę służył mikrofonem chętnym, ale bardzo proszę tych, którzy chcieliby uchwycić ten mikrofon, o zbliżanie się do audytorium, po to, żeby do podium, po to, żeby mikrofon nie krążył po audytorium. A teraz, proszę Państwa, tak dla porządku. Siedzą tutaj za tym stołem prezydialnym obok mnie autorzy książki, która ledwie się ukazała, jest hitem, przebojem, bestsellerem, czego świadectwem ta kolejka, nie ogonek zwyczajny, ale ogromna kolejka chętnych, żeby uzyskać autograf autora. Pan doktor Stanisław Krajski wystąpił tutaj w charakterze spowiednika, tak, poniekąd, jeśli można posłużyć się tą figurą w tym układzie. Ksiądz arcybiskup mówił jak jest, mówił więc jak na spowiedzi, odpytywany na różne okoliczności dawniejsze i bieżące. Książka, czy my mamy egzemplarz tej książki, bo tu są kamery, czy moglibyśmy prosić kogoś, żeby użyczył nam tutaj egzemplarz, może nawet parę, o tak,
Proszę bardzo, więc tak to wygląda, proszę Państwa, kto jeszcze nie widział. Arcybiskup Jan Paweł lęga, przerywam zmowę milczenia pod tytuł o kryzysie w Kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania. Pan Stanisław wystąpił w charakterze zadającego pytania inspirujące wykład, refleksję o walorach niewąskich, uprzedzam fakty, publicystycznych, bo przecież wszystko, co się tyczy bieżączki politycznej, także życia Kościoła, który ma swój współczesny, świecki, często zanadto polityczny wymiar, no to jest publicystyka, ale ja osobiście zachwycam się tą książką, dlatego że ona jednocześnie jest taką powtórką z katechizmu dla małych i dużych, dla dziatwy tak, akademickiej i dla dorosłych i dlatego od siebie, z góry, uprzedzając fakty, które tutaj na pewno wszystkich nas zaskoczą, wypowiedzi dzisiejszego wieczora, ja chciałbym bardzo tę książkę wszystkim Państwu polecić, nie tylko jako właśnie niewąską sensację, że oto ksiądz arcybiskup przerywa zmowę milczenia, ale weźcie Państwo tę książeczkę do ręki właśnie jako powtórkę. Wielki Post idzie, więc to będzie lektura w sam raz, lektura, do której warto wrócić na pewno. Warto z tej powtórki zrobić sobie powtórkę. Na pewno w samą porę się ta książka ukazała. Panie Stanisławie, proszę może zacząć od tego, skąd pomysł, jakie okoliczności o tym zdecydowały i dlaczego pan akurat zabrał się za taką pracę? Znaczy tak, pierw chciałem o czym innym, witam państwa, pierw chciałem o czym innym powiedzieć, to znaczy tak, ja zaprosiłem księdza arcybiskupa do tego swojego, po raz drugi do tego swojego programu Brzytwa, czyli Ostro na każdy temat w telewizji w Realu 24.pl. I zacząłem też przy okazji rozmawiać z różnymi osobami i środowiskami. Pierwszym było środowisko pana Grzegorza Brauna i ono jakby zaopiekowało się księdzem arcybiskupem, zapewniając nocleg, transport, wyżywienie i tak dalej, opiekę wszechstronną. Między innymi też zapewniając kaplicę. Teraz także należą się podziękowania. Jak to po rosyjsku mówią księże arcybiskupie, rad staraca. Natomiast też nie byłem w stanie czasowo i organizacyjnie zorganizować tego spotkania i tutaj to spotkanie zostało zorganizowane przez wydawnictwo Kapital i przede wszystkim przez pana Jarosława Kornasia, który dopiero dotrze tutaj do nas. Ja czasami z nim występuję w tym programie Brzytwa, a w przygotowaniu już nakręcone są 4 odcinki, będą programy na temat Savoir Vivre. I tak, książka powstała tak przedziwnie, bo mnie zaproponowano ten program Brzytwa, znaczy taki autorski program w Realu. Ja go nazwałem Brzytwa, czyli Ostro na każdy temat, bo kiedyś, dawno, dawno temu taki program prowadziłem w Radio Józef, kiedy ono było wolne. I byłem na takiej konferencji ważnej, istotnej w Niepokalanowie, gdzie był ksiądz arcybiskup i wtedy jakby tak wpadłem na taki pomysł, udało mi się dopchać. Znaliśmy się wcześniej, spotykaliśmy się w różnych miejscach, ale tak no raczej ta znajomość była taka no daleka. I udało mi się dopchać do księdza arcybiskupa i pytam się, czy ksiądz arcybiskup wystąpi u mnie w tym programie. No i ksiądz arcybiskup powiedział, dlaczego nie. No to znowu zorganizowałem jakoś tam transport, nocleg i te pierwsze 4 programy się ukazały. I wtedy zapytałem księdza arcybiskupa, czy nie warto by napisać książki. Ksiądz arcybiskup mu powiedział, że oczywiście tak. I ta książka składa się z 2 części, to znaczy malutka część, 27 stron chyba to są moje rozmowy z księdzem arcybiskupem, a reszta powstała w ten sposób, że prowadziliśmy dyskusję przez telefon, jakie tematy należałoby poruszyć, bo to jest tylko zasygnalizowanie czegoś, prawda? Tematy, które byłyby
ważne z tego względu, że o nich się w ogóle milczy, nie porusza się ich w kościele, albo dotyka się ich, ale całkowicie zmienia się jakby istotę problemu. To tak było w wypadku miłosierdzia, prawda? Bo wytypowaliśmy temat sąd i kara Boża jako nieporuszany dzisiaj w kościele i no wyszło nam z tego też oczywiście miłosierdzie, bo dzisiaj się o miłosierdziu mówi tak, że w zasadzie Bóg wszystko wybacza bez żadnych warunków wstępnych, no to hulaj dusza piekła nie ma, bo, no bo myślę, że wielu ludzi odchodzi z kościoła na tej zasadzie, że nie ma co się męczyć, jak i tak Bóg mi wszystko wybaczy. I te tematy powstawały w ten sposób, no, że ustaliliśmy listę tematów, ustaliliśmy harmonogram, znaczy dni, w które ja dzwonię do księdza arcybiskupa. Dzwoniłem, mówiłem, no to proponuję dzisiaj temat sąd, sprawiedliwość, sąd, kara, start. No i ksiądz arcybiskup zaczynał mówić, mówił, aż skończył. Ja to nagrywałem. No i to nagranie zostało posłane do takiego specjalistycznego biura, które potrafi przepisywać tak, żeby były przecinki i kropki, bo to później jest wielki problem redakcyjny. No i później ja to redagowałem i miałem taki jakby problem. Wiem, że wcześniej różne osoby próbowały coś zrobić z księdzem arcybiskupem, jakiś wywiad, ale dla tych osób chyba no, były dwie przeszkody. Jedna przeszkoda to było no, za ostro, a druga przeszkoda to był język. Prawda? Natomiast ja uznałem, że ten język jest taki autentyczny, że on jest świadectwem i że w ogóle nie ma co go ruszać. Prawda? Nie należy tego przerabiać na język literacki, bo wszystko zaginie. Znaczy nie wszystko, no, ale wiele zaginie. Także starałem się tego tekstu nie ruszać, prawda? Znaczy redagowałem tylko tak bardzo delikatnie i tylko gdzieś tam wkraczałem, jak czegoś nie rozumiałem. I wtedy jeszcze konsultowałem się z księdzem arcybiskupem, z tym, że tam oczywiście trochę różnych błędów jest z przepisywania i z tego, bo to ja naciskałem, żeby książka się jak najszybciej ukazała, żeby ona ukazała się przed świętami, bo pod choinkę poszła faktycznie i w styczniu było takie piękne zjawisko, że wiele osób dawało księdzu po kolędzie tę książkę i jeszcze mnie pospieszali, proszę priorytetem, bo pojutrze będzie ksiądz. Prawda? I dla tych księży po kolędzie poszło bardzo dużo książek. Także, że jednak było warto zapłacić za te błędy redakcyjne w książce. To są moje błędy, a nie księdza arcybiskupa. No i oczywiście zabrakło w tej książce bardzo wiele rzeczy i ja to uzupełniam, namawiając księdza arcybiskupa do drugiej książki. I między innymi dzisiaj nagrywaliśmy rano w Realu do tak zwanej puszki, prawda? Czyli to pierwszy odcinek pójdzie za tydzień we wtorek, biografię księdza arcybiskupa. I to jest z jednej strony można powiedzieć, mam nadzieję, że ksiądz arcybiskup się nie obrazi, jak film sensacyjny, a z drugiej strony jest to niesamowite świadectwo, prawda? Bo no, ksiądz arcybiskup urodził się w mieście, w którym przed wojną były dwa kościoły i te dwa kościoły komuniści zburzyli. To było polskie miasto, Gródek. I kapłana wypędzili, kościoła nie było, była kaplica na cmentarzu, gdzie czasami się pojawiał kapłan, odprawiał mszę, ale do kaplicy wchodziło 50 osób, a przychodziło 1000 na mszę, więc ksiądz arcybiskup, znaczy Jan Paweł Lęga, mały Jan Paweł Lęga, siedział na jednym z grobowców, jadł biszkopty i nie wiedział, dlaczego tam siedzi, bo przed nim był tłum, bo to wszystko można było robić tylko na cmentarzu. Pierwsza, znaczy chrzest był wyjątkowy, bo w dniu urodzin, bo lekarze narażając swoje życie, zdrowie, wolność powiedzieli mamie księdza, że trzeba ochrzcić, bo dziecko nie przeżyje. I akurat był w pobliżu ksiądz, więc ochrzcił. Pierwsza komunia była jakby normalnie, znaczy w tym sensie normalnie, że w wieku 8 lat, no bo ksiądz, znaczy Jan Paweł Lęga mały, uczył się sam, później został zawieziony przez rodziców do dalekiego miasta, gdzie pierwsza spowiedź, pierwsza komunia święta, ale druga
spowiedź i druga komunia święta była dopiero w wieku 18 lat, bo nie było warunków, nie było możliwości. Później wzięli księdza arcybiskupa do wojska po 10-latce i to była jednostka rakietowa, rakiety dalekiego zasięgu, te nuklearne, nastawione na Stany Zjednoczone. Więc tam był reżim straszliwy, druty pod napięciem takim, że zabijało otaczające jednostkę i żeby wnieść na teren jednostki medalik, ksiądz Jan Paweł Lęga, 18-latek, musiał go trzymać pod językiem. No i nie będę tej biografii opowiadał, ona myślę, że się uda ją wydać też razem, nie tylko z innymi tematami i ona będzie w telewizji, ale tak dopowiem z takiego dziennikarskiego zacięcia, gdzie dziennikarz zawsze szuka sensacji, prawda, że najbardziej mnie zaskoczyło w opowieści księdza arcybiskupa, jak się zaczęła droga do kapłaństwa. Da? I ta droga zaczęła się tak, że ksiądz arcybiskup, znaczy przepraszam, 19-letni Jan Paweł Lęga poderwał na ulicy dziewczynę. I ta dziewczyna się zapytała, a co ty wczoraj robiłeś? I chłopak się spłonił, bo nie był w kościele. I ona go zaczęła prowadzić do kościoła, i w końcu musieli się rozstać, bo już młodego chłopaka interesował ołtarz, a nie dziewczyny, a dziewczyna z tej żałości wyszła za mąż za człowieka o nazwisku Lęga. Także największym świadectwem jest oczywiście to tajne nauczanie w seminarium, praca w różnych zakładach pracy jako robotnika, udawanie tego robotnika, spotkania gdzieś po nocy. I było to tak skuteczne, że te służby bezpieczeństwa, służby specjalne komunistyczne do końca się nie zorientowały, że się kształci na księdza. I po nocy w małym kościółku na wsi został wyświęcony przez biskupa i dopiero w Tadżykistanie został ujawniony jako kapłan, tylko że tam bardzo szybko służby specjalne, czy nie tak szybko, bo przez parę miesięcy go prześwietlały i dostały szału, ponieważ nie miały żadnej informacji na tego kapłana. Kto go wyświęcił, w jakim seminarium się uczył, prawda, bo uczył się po nocach w podziemiu. No i go wezwano na przesłuchanie i pierwsze pytanie, kto cię wyświęcił? Na to pytanie ksiądz nie chciał odpowiedzieć. I w związku z tym został wydalony z Tadżykistanu. No i później zaczęła się ta wielka historia, 4 miliony kilometrów kwadratowych jakby terenu do opieki duszpasterskiej, olbrzymia skuteczność apostolska, ewangelizacyjna, więc przychodzi biskupstwo, później Jan Paweł II zachwycony pracą tego biskupa, mianuje go arcybiskupem ad personam, czyli szczególnie zasłużonym dla Kościoła, który arcybiskupem jest zawsze, niezależnie od tego, czy ma archidiecezję, czy nie, ale z tego też oczywiście jest pewien, ja bym powiedział ze świeckiego punktu widzenia plus, że ksiądz arcybiskup, bo zwykły biskup podlega też arcybiskupowi, a ksiądz arcybiskup ad personam nie podlega nikomu, oprócz papieża, papież musiałby tutaj osobiście zabierać głos. I no tematy, znaczy to przerywam zmowę milczenia, powiedział pan Braun o tym. Znaczy jak ja, to ja ten tytuł wymyśliłem i jak przedstawiłem księdzu arcybiskupowi, to się oburzył, bo powiedział, no jak to, ja nigdy nie milczałem. Ja mówię, tak, ale tu chodzi o zmowę milczenia biskupów, prawda? I innych biskupów, no i kwestia, jak to dochodzi do ludzi, prawda? Bo ksiądz arcybiskup miał dwa takie głośne wystąpienia na synodzie biskupów w Rzymie, bo też w międzyczasie sprawował różne funkcje w Watykanie, w różnych komisjach, więc i różne innych kwestiach, więc na synodzie biskupów w 2005 roku podniósł głos, domagając się Komunii Świętej na kolanach i do ust w całym kościele obowiązkowo. A później w 2015 napisał list otwarty, w którym do papieża, do biskupów, pisząc w tym liście, że jest zmowa nuncjuszy, którzy wybierają najgorszych kandydatów na biskupów w różnych krajach i jakby doprowadzają różnymi takimi metodami nie do końca
właściwymi do tego, że oni zostają biskupami. No a więc stwierdziliśmy, że tak, jeżeli ksiądz arcybiskup będzie chciał teraz coś wygłosić, to wygłosi, jeżeli nie będzie chciał, to nie wygłosi, natomiast no, będziemy zadawać księdzu arcybiskupowi pytania i państwo będą zadawać pytania, także oddaję mikrofon księdzu arcybiskupowi. A tam jest. Właśnie. Chcę podziękować najpierw wam wszystkim, bracia i siostry, że zebrali się tak tłumnie tutaj w tym miejscu i wszystkim innym, których ta książka poruszyła. Całe swoje życie pracowałem dla Kościoła. Nigdy mnie tyle pięknych słów nie mówił, jak dzisiaj to słyszą moje uszy, ale zdaję sobie sprawę, jak w Piśmie Świętym napisane jest. Kiedy nawet wszystko zrobicie dobrze, powiedzcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać i nie ma czym się z tego chwalić. Jeżeli każdy z nas na swoim miejscu wykona chociażby to nasze powołanie do różnych stanów w życiu naszym, do których Pan Bóg nas wola, nie każdy musi być księdzem czy biskupem. Jeżeli przesiąknie nasze to działanie Chrystus Pan, który chce, abyśmy każdy byli święci i znaleźli się w Jego Ojczyźnie Wiecznej, to wtedy wykonamy to zadanie. A Kościół, biskupi, kapłani byli wymyśleni Jezusem Chrystusem, Panem i Bogiem naszym, dlatego, żeby oni szli na cały świat i głosili to zbawienie, to, które On głosił, nie nasze interpretacje, nie moje interpretacje i nikogo z nas nie interpretacje. Nam się wydaje, a moja myśl taka, marzyć nie jest grzechem, ale w takiej dziedzinie trzeba przyjmować to, co Pan Bóg powiedział, to trzeba wykonywać. Bo kiedy zaczynamy na te tematy rozmawiać, kiedy zbierali się w pierwszych dwóch wiekach, było bardzo dużo synodów po Chrystusie. Także jeden biskup powiedział, że trzeba od tych synodów uciekać, jak diabeł ucieka od wody święconej. Bo na tych synodach była plapanina, gadanina i nie było zdrowego ziarna wykonania tego wszystkiego. A Chrystus posyłał wykonywać, a nie gadać. I dlatego, kiedy wykonujemy te rzeczy, do których jesteśmy powołani, kiedy mówimy Panu Bogu, nie wskazujemy na naszą cześć, że my tutaj taki ważni jesteśmy, a ważny jest Chrystus i Jego chwała jest najważniejsza. Wszystko inne nic nie warte jest. Jeżeli zapomnimy o Chrystusie, każdy dzień mam takie modlitwy. Panie Boże, proszę, dziękuję Ci za wszystkich tych, które Tobie nigdy nie dziękują i dziękować nie będą. Dziękuję Tobie za tych wszystkich, które uzurpowali sobie Twoją chwałę, którym powinni byli głosić, a głoszą samych siebie. Dziękuję Ci, Panie Boże, za tych wszystkich, które by chętnie Tobie dziękowali, jeżeli by wiedzieli, komu i jak to zrobić, do których jeszcze Ewangelia nie dotarła. I potem mówię, no i we własnym swoim imieniu też dziękuję Ci za Twoje narodzenie, krzyż, śmierć i zmartwychwstanie. Utwierdź tych wierzy, które Tobie wierzą mocno i dziennie i nocnie modlę się, przelewając łzy, widząc to zepsucie w Kościele, które było w historii Kościoła zawsze i wszędzie. Tak co to dzisiejszy to zgorszenie i ten zamęt w Kościele nie jest czymś nowym, tylko że dzisiaj on jest tak powszechny i wydaje się już przez diabła tak opanowany, ale diabeł dawno już przegrał, bracia i siostry. Cieszmy się tym, że jednak stoimy po stronie Chrystusa, a po stronie Chrystusa jest życie, po stronie diabła jest śmierć. I każdy, który idzie za nim, chociaż ma i władzę, ma pieniądze, a za pieniądze i za władzę życia wiecznego nikt nie kupi.
co pomoże człowiekowi, żeby nawet zyskał cały świat, podbił cały świat, a duszy swojej poniósł szkody, nic jemu nie pomoże. I szczęśliwi te, które w sercem swoim i duchem swoim wyczuwają tego Pana Boga, jemu służą jak umieją, oddają jemu cześć, jak ich Pan Bóg wewnątrz ich dusz i serc naucza. I to jest nasza droga do wiecznego zbawienia. Jeżeli my z Chrystusem, to nawet całe piekło nam nie zaszkodzi. Nawet jeżeli zabiją, a oni to mogą zrobić, bo diabeł może im pomóc to zrobić, to Chrystus zmartwychwstał dla każdego z nas. Tak co, nie bój się czutko mala, Panu Bogu spodobało się dać wam każdemu i tej czutce małej zbawienie. I ja wam życzę trwać w tym wszystkim. Wszystkie te zamęty i kryzysy skończy się rano czy późno i wasz płacz i jęk dochodzi do uszu Boga. Dochodzi i Pan Bóg w swoim czasie zmieni to wszystko. W jednej chwili to może się zmienić. Jak przychodzi wiosna, wszystkie śniegi płyną wodą, tak samo przyjdzie chwila i to wszystko diabelstwo, którym wydaje się już opanowane, w jego rękach może wszystko się skończyć, bo Pan Bóg jest władcą świata, królem nieba i ziemi i do niego należy ostatnie słowo. A te mają słowa tylko takie na tym czasie, gdzie im dano, albo oni sami sobie uzurpowali władzę, żeby nami rządzić i manipulować. Pan Bóg każdego z nas oświeci i da nam piękne myśli i piękne działania. Trwajcie w tym, bracia i siostry, bo kiedy była herezja Ariusza, kiedy w kościele katolickim w IV wieku pozostał jeszcze wierny papież i tylko święty Atanazij, a reszta to byli już wszystkie heretycy. Na jakim stanie był ten kościół? I nawet papież ówczesny zgrzeszył, bo poddając się presji tych heretyków, zabronił świętemu Atanazemu głosić tą mocną naukę, którą Pan Bóg jego pouczał i on te herezje obliczał ją. A prosi ludzie, prosi parafianie, kiedy Ariusz mówił, że Chrystus nie jest Bogiem, oni mówili, ty klamiesz. I tak samo mówił nie tak dawno jeszcze taki arcybiskup Fulton Sheen ze Stanów Zjednoczonych, że tak samo on wzywa zwykłych parafian, zwykłych katolików, ażeby oni zmuszali swoich kapłanów, biskupów, ażeby oni głosili prawdę o Chrystusie, a nie takie politpoprawne rzeczy, które i nie Bogu nie służą, a na mlyn diabla idzie ta woda z ich ust i z ichniego działania. Tak co wy musicie zmuszać nas do tego, ażeby my wam służyli, ażeby my przodowali przed wami i z wami do Królestwa Niebieskiego, a nie do piekła. Wy musicie krzyczeć, klamiesz, ojcze. Weź się za sprawę taką, jaką ty powinien głosić. Nie bądź janczarem w kościele katolickim, który niszczysz kościół do korzeni. I stwarzasz taką rzecz, że to nie jest kościół katolicki, to jakiś nowotwór, który skończy się śmiercią twoją i tych, do których ty ich prowadzisz. Tak co trwajmy, bracia i siostry, tym wszystkim. Nie będę zabierał waszego drugiego czasu. I jak wasze będą jakieś pytania takie stosowne i konkretne, jak coś spróbuję odpowiedzieć, to tak, co mam na sercu, będę mówić usta. Amen. Bóg zapłać. Ja w tej chwili nie mam żadnych pytań, ale państwo na pewno macie ich wiele. I ja myślę, że to dobry jest pomysł, żebyśmy przynajmniej pierwszą rundę pytań teraz zainicjowali. Co, panie doktorze? Tak, ja tu chciałem jedną rzecz powiedzieć. Widzę tutaj pana Bąkiewicza. Dopiero teraz go zobaczyłem, szefa Marszu Niepodległości. To może on ma jakieś pytanie? A.
jak pan doktor mnie tak wyróżnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Robert Bąkiewicz. Jego ekscelencję, ja chciałbym zapytać, bo wszyscy przeczytałem kawałek tej książki, słyszałem jego ekscelencji różne wypowiedzi dotyczące Kościoła. Jakby diagnoza jest ta sama, czyli że jest kryzys po prostu w Kościele. Chciałbym się zapytać jego ekscelencji, jak patrzy na to, co stworzył arcybiskup Lefebvre i czy podjęte przez niego działania w perspektywie tego, co się dzisiaj dzieje, tego, co w jaki sposób krytycznie patrzy się na pontyfikat papieża Franciszka lub nie pontyfikat nawet, tak? Lub brak tego pontyfikatu. Czy to dzieło jest dobre, czy nie według jego ekscelencji? To jest jedno pytanie. A drugie o mszę świętą. Czy jego ekscelencja nie uważa, że powrót jakby do tradycji, ale przede wszystkim do liturgii świętej odprawianej w ten starożytny sposób, ten, który był odprawiany przez wieki, nie jest koniecznością, która po prostu nas czeka, żebyśmy mogli się zbliżyć, odejść od ten w pewien sposób, od tej herezji, bo tutaj analogię taką jego ekscelencja przyjął ze świętym Atanazem, czyli w ten sposób trzeba to traktować. Czy powrót właśnie do tej liturgii nie jest konieczny również do tego, żeby odnowić w nas wiarę, w nas katolikach i w nas Polakach? Dziękuję. Ja byłem na synodzie Watykanie po Eucharystii w 2005 roku i słyszałem bardzo pozytywne od niektórych biskupów, nie od większości, ale od niektórych, bardzo, bardzo pozytywne wystąpienia. Wyglądało to tak, jakby rehabilitacja Lefebvre'a. Kiedy czytałem niektóre jego wypowiedzi, kiedy widziałem film o Lefebvre'ze i kiedy on z takim bólem serca mówi, to ja 30 lat odprawiałem Trydencką mszę świętą i byłem katolikiem, a po Soborze Watykańskim II ja już staję się niekatolikiem i będę suspendowany za to, że teraz musi być, wchodzić w życie nowa msza święta. A ta msza święta, która była jakby wieńcem, ta trydencka, tych 2000 lat prawie historii Kościoła, tradycji, jest opuszczona, zaniedbana i oddana w niepamięć, to on właśnie sprzeciwił się. I była wielka grupa, nawet było 252 biskupów, którzy sprzeciwili się temu, powiedzmy, działaniu według poniżenia sakrum i tego bałaganu, który wszedł do liturgii i w ogóle do wyposażenia Kościoła i wiele w tych rzeczach nadużyć. I on sprzeciwiając się temu wszystkiemu pozostał faktycznie w ostatniej chwili sam, bo naciskali na tych innych biskupów tak mocno, że oni się wycofali z walki przeciwko tym zmianom. No i chcieli tak, żeby ten Sobór Watykański II na górę był wzięty, Duch Święty działa. Jakby 1960 lat Duch Święty gdzieś spał, a teraz się obudził i zaczął działać. Tam jakby Ducha Świętego nie było. To taki była zmiana modernistów, liberalów, progresistów, masonów, którzy czekali na to, żeby zmienić Kościół i zrobić jego takim przysposobionym do ludzi, taki jakiś dla wszystkich i do wszystkich. Natomiast uważam, że ten sprzeciw Lefebvre'a skutkował w tym, że jak wiemy, papież Benedykt XVI faktycznie tym motu proprio, znaczy, rehabilitował
Lefebvre i pozwolił, żeby msza święta trydencka była na równi z tą mszą świętą. Na pewno tak myślę, uważam, że Benedykt XVI był mocno naciskany od tych liberalnych i modernistycznych grup działających właśnie w kościele. I to, co on zrobił, to wielkie bohaterstwo. I mnie się wydaje, że on jednak potem skończył tym, że musiał abdykować. On to nigdy nie powiedział, ale jeżeli znamy życie, to wiemy, czym się skończają takie rzeczy, kiedy ktoś stoi po prawdzie. Chrystus, kiedy stał po prawdzie, był ukrzyżowany. I te wszystkie w ciągu historii Kościoła, które wykonywali prawdziwą naukę Chrystusa, nią żyli i głosili, też byli zawsze marginalizowani. I tak samo dzieje się po dzisiejszy dzień. Tak co widzimy, że dzisiaj w 66 państwach już jest msza święta trydencka, motu proprio, działa. Nic nie stoi na szkodzie temu, żeby w Polsce kapłani, którzy czują, że trzeba na to, za to wziąć się mocno i wy wierzący, jeżeli czujecie, że to jest naprawdę jest dobre, prosto wziąć się do roboty, wziąć się w garść i zacząć to odprawiać, bo motu proprio mówi, że nawet biskup do tego nie powinien wkraczać, jeżeli jakiś ksiądz, jakaś grupka ludzi chce, aby taka trydencka msza święta była odprawiana. Tym bardziej w Licheniu, każdy w Licheniu starym przy Koninie, tam każdy rok jest warsztaty, zbierają się księża i wierni, które mogą ćwiczyć tej mszy świętej trydenckiej. Tak co to zależy, oddolna inicjatywa musi być, mnie wydaje się, wzmocniona. Nie czekajcie, że z góry ktoś wam o tym pomoże, bo to nie widać, że z góry coś może być dobrego. Nie widać tego na razie. I co się tyczy Komunii Świętej, oczywiście... Komunii Świętej, tak? Komunia Święta oczywiście powinna być na kolanach i do ust, jak to było zawsze w historii Kościoła. Nawet były takie momenty, że sam ksiądz stał na kolanach i rozdawał Komunię Świętą. Tak, taka była cześć dla Pana Jezusa. Sam ksiądz klęczał i rozdawał klęczącemu. Taki był szacunek. A dzisiaj szacunku nie ma. Każdy bierze do swoich ręk, nigdy ich nie myje, puryfikacji nie robi. Potem chodzi tak, rzucają tym sakramentem, jakby to tylko była taka uczta. A to jest ofiara Chrystusa Jezusa, to jest krzyż. To tak jakby krzyż rzucić na ziemię albo tak wyczyć o niego ręki. I dlatego, że dzisiaj to sakrum jest tak poniżone i wiele biskupów, nie dziwmy się, że w seminariach też jest taki laksyzm, że te biedni młodzi kapłani, którzy jest wyświęcani, oni nie jest wykształceni w tym wszystkim, co się działo na Soborze Watykańskim II. Oni nie jest tym wszystkim obeznany i dlatego oni żyją to, co im dali. Oni jest liderzy, oni jest uśmiechnięty, oni jest takie, jak to się mówi, uśmiechnięte do wszystkich, te kazania takie płytkie, nie mówię o gruntownych rzeczach. Nie dziwmy się, oni pochodzą od nas samych. Oni pochodzą od was. Jakie społeczeństwo, takich macie kapłanów, takich macie biskupów. Tym bardziej, że jest specjalna tendencja, jak mówiłem w swoim liście, wyszukiwania tych gorszych kandydatów na biskupów i zatwierdzenia ich. A ja nie mówię to z palca wyssane rzeczy. Kiedyś był u nas na rekolekcjach w Kazachstanie jeden ksiądz, który pracował w sekretariacie stanu Watykanu, który nam mówił, że z Łacińskiej Ameryki dawali do sekretariatu stanu kandydatów na biskupów, którzy mali żony i mali kilka dzieci już. A oni mówią, co wy nam dajecie? A lepszych nie ma. To jak lepszych nie ma, to po co dawać gorszych? Trzeba może wyszukać jednego dobrego, świętego i wtedy on będzie świecił tym, co będzie robił, tym, co będzie mówił, a nie prosto dużo namnożyć księży i biskupów, które nie służą Bogu, a pasą się sami siebie, jak powiedziałem w swoim liście. Jego Ekscelencjo, chciałbym jeszcze dopytać, bo
Pierwsza rzecz, papież Benedykt XVI faktycznie przywrócił jakby tą mszę, ale ta msza była cały czas jakby na mocy ze względu na bulę papieża Piusa V, quo primum tempore. No, dobrze, że to Summorum Pontificum zaistniało, ale powiedzmy sobie szczerze, że praktycznie dzisiaj w Polsce przynajmniej, bo nie wiem jak za granicą, o tą mszę jest bardzo, bardzo trudno. Tutaj ksiądz, jego ekscelencja wyrażał się wcześniej również, że powinniśmy mówić o prawdzie i mówić o tym, w jaki sposób wygląda prawda. No to ta nowa liturgia nie jest liturgią jednak taką, która Bogu oddaje w taki sposób cześć, chwałę, która uczy człowieka pokory w stosunku do Boga. Czy po prostu nie powinniśmy głośno mówić o tym, że powinna być przywrócona jedna prawdziwa liturgia katolicka, a nie, że są dwie do wyboru, a może powstanie trzecia, a może powstanie, tak jak kardynał Sarach proponuje, jakaś hybryda tych dwóch. Czy wtedy to będzie prawdziwa katolicka liturgia? No, takie pytanie mam jeszcze. Dziękuję już. No szczerze powiem tak, że my tutaj za kilka godzin naszego spotkania książki nie napiszemy, na wszystkie pytania nie odpowiemy, nie zagłębimy się na tyle, że za Pana Boga wszystko wypowiemy się. Pan Bóg też ma, kiedy posłał apostolów, on nie od razu powiedział, zmuście wszystkie narody do tego, żeby tak byli wierni Bogu, jak ja był wierny. Idźcie, nauczajcie. A kto przyjmie, uwierzy, okrzci się, będzie zbawiony. Kto nie, będzie potępiony. Pan Bóg nie może zmusić ani Pana, ani mnie przyjąć tak, jak jest mnie by chciało się, może nawet to moja prawda. Ale żeby ta prawda dojrzewała, trzeba ją realizować życiem. Jeżeli ja się nie nawrócę, jeżeli ja nie będę się modlił, pokutował, spowiadał się, to komu ja dam przykład? Nikomu. Nikt nawet nie zauważy. A jeżeli tylko będziemy mówić, a nic z tego nie będziemy działać, nic z tego nie zmienić. To będzie po prostu przelewanie z pustego do próżnego, albo tam troszeczkę taki niezapełnionych rzeczy i nic nie zyskamy tego. Benedykt XVI szukał jakąś odpowiedź na to. On widział kryzys w Kościele, a nie wiedział, co z tym zrobić. I już dał nam jakieś uderzenia, żeby my sami dalej kontynuowali. On za nas też wszystkiego nie zrobi. On też zależy od tych biskupów, kardynałów, który jest tam razem z nim, współpracownikami. A większość z nich sprzeciwiało się jemu, sprzeciwiało się Janowi Pawłowi II. I oni też, te papieże, byli dziećmi tego Soboru Watykańskiego II, który był, niestety. Dlatego, jeżeli widzimy, że jest kryzys, szukajmy tych odnośników, do których możemy wejść. Bo dzisiaj, teraz mówić na tym zebraniu o tym, że tam był Pius V czy Pius X, to trzeba zebrać specjalistów, którzy wiedzą, o co chodzi, zwrócić się do papieża, powiedzieć, my wam proponujemy konkretne rzeczy, a nie prosto tak, że tam komuś mówić i potem nic konkretnego nie dawać. Tak tylko sama mowa, ona nie zmieni nic. Muszę być specjalisty. Ja nie jestem specjalistem, ale serce moje widzi, że ta msza święta, serce, duch widzi to, że dzisiejsza msza święta, ona jest antropocentryczna, a nie chrystocentryczna. I tak mówił arcybiskup Pozzo, który był w Licheniu, i ja też siedziałem obok niego, tam widziałem jego, i on powiedział konkretnie, że właśnie ta msza jest zmieniona i to przynosi szkody Kościołowi. No jak ty widzisz, że przynosi szkody Kościołowi, to wy na tym szczeblu waszej posługi zmieńcie to wszystko. Ale widocznie tak jest prosto. Ja kiedyś już powiedziałem, kiedy zwróciliśmy się z arcybiskupem Schneiderem do papieża Benedykta XVI, żeby przywrócił komunię świętej na kolana i do ust, on nam odpowiedział, że on nie może tego zrobić, bo w kościele na najwyższych szczeblach najwięcej ludzi, znaczy ludzi tych kościelnych ludzi sprzeciwia się właśnie w tej dziedzinie. I on nie może sam to zmienić. On musi iść w rytmie tych, który z nim jest. A jakich on ma pomocników, w takim rytmie on jeździ. Znaczy, ich chciał postawić tam dobrych, jak oni stawili złych,
to potem nawet papież święty nie może tego zmienić. Bo oni jego wywali i tak się stało. Bo jakby może dalej trwał, może byłaby jakaś inna sytuacja. Tak to tutaj wszystkich szczegółów nie wyjaśnimy, ale widzimy, że jest kryzys i jeżeli wrócimy na swoich miejscach, a jest możliwość księdzu i jakiejś grupie wiernych zacząć odprawiać przez święty trydeńską, nie robić z tego jakieś sekciarstwo, a robić tak, my robimy te rzeczy, które uważamy świętymi, oni naprawdę jest świętymi, i nie rozdzielać tych, którzy tam inaczej to odprawiają przez święty. Ja też inaczej odprawiałem, po prostu inny nie miałem, jak nie nauczyli. Ja nie umiem dzisiaj trydeńskim mszy świętej odprawiać, ale sama główna jest formuła, to jest moje ciało, to jest moja krew. I to jest same ważne, bo liturgia też przez wieki, przez 2000 lat ona mała różne transformacje. I jest dzisiaj, na dzisiejszy dzień jest różne liturgie świętego Ambrożego i tak dalej. Tak co, pytanie jest bardzo mocne i konkretne. Bierzcie się do roboty na swoich miejscach, które macie. Uczciwie żyjcie tym duchem, którym wam podpowiada. Możliwości macie. Kto jego wie, czy to wszystko nie zakończy się w najbliższym czasie, bo już ten Ecclesia Dei jest prawie zamknięta albo podana w inne ręki, po prostu nie wiemy, czym to się skończy. Ale będziecie trwać wiernie w tym duchu, to Pan Bóg będzie błogosławił. Będzie widzieć, że stoicie po stronie prawdy. A w tym jest prawda. Historia Kościoła i 2000 lat ważniejsze, czym 50 lat posoborowej zmiany modernistyczno-liberalistyczno-żydowsko-protestanckiej. Amen. Amen. Ekscelencjo, ja mam taką rozterkę. Wiemy, że mafia St. Gallen ma olbrzymi wpływ na destrukcyjny. Kto nie usłyszeli? Mafia St. Gallen. Mafia? St. Gallen. Ma olbrzymi destrukcyjny wpływ na Kościół Święty. Wiemy też, że większość członków tej mafii mianował Jan Paweł II Święty. I czy ksiądz arcybiskup by mnie pomógł z tą rozterką odrobinę? Ja wiem, znam szczegóły mianowania kardynała McCarricka. Wiem, że pani filozof Tymieniecka i kardynał Dziwisz mieli spory udział w tej nominacji. W pozostałych przypadkach nic nie wiem. Prosić go o powtórzenie? Tak, proszę. Odpowiedź? No powiedzmy, taka jest sytuacja. Jan Paweł II, on nie wybierał kandydatów na biskupów. Sekretariat stanu, a w tym czasie był kardynał Sodano, oni wybierali kandydatów na biskupów. Papież przy tej nadmiaru jego prac, i który przyszedł właśnie z Polski i tam znalazł się w tych warunkach, w jakich był, przedstawmy sobie, każdy z nas jakby przeszedł z warunków wygodnych i normalnych, w których on miał w Krakowie i mógł głosić to, co chciał, i robił tak, jak on czuł to wszystko, i poszedł tam, gdzie to było zupełnie inaczej, o całym Kościele myśleć. On nie zajmował się wyborem biskupów i to trzeba może z ubolewaniem nawet o tym powiedzieć. No bo on ufał tym, którzy byli jego współpracownicy. A jak już powiedziałem przed chwilą, że tam dawali mu takie kandydatury, które mieli tam i żony, i dzieci, no to co on miał biedny robić? Jeżeli tam jakiś biskup zmarł w jakimś kraju, jego tam nie ma, w tej czy innej diecezji, to diecezję wakuje. Trzeba było kimś to zapełnić. A jeżeli kandydaty te byli źle, on nie mógł zbadać sumienia każdego, przecież oni skończali seminarii i znali, co mają robić. A jak potem się ujawniło, na pewno papież jakby wiedział o tym, że on naznacza kardynale McCarricka, że on jest taki grzeszny, na pewno papież by tego nie zrobił.
Ja kiedyś zwracałem się do papieża Jana Pawła II, Ojcze Święty, jakie ruchy w kościele katolickim jest katolicki? Tet a tet, mówiłem jemu. I on powiedział mnie, Legionario di Christi, Legiony Chrystusa. No, ja nie wiem, teraz wiemy, o czym te Legiony Chrystusa, co to była za grupa. A papież tego nie wiedział. Te, którzy byli blisko jego współpracowniki, nie dawali mu pełnej informacji. Nieraz sekretarz kury więcej zna informacji o wszystkim, co się dzieje w diecezji, czym sam szef diecezji, czym biskup. Bo on czyta wszystkie listy, a jeżeli on dobry, to poda informacje w całości. A jeżeli on zły i służy jakimś innym Bogom, to poda informacje w takim świetle, jak on będzie chciał to podawać. A czas jest krótki, papież nie może wszystko to od razu przybadać i oddać na jakieś długie terminy. Teraz San Galin, ta mafia San Galin, oni sami tak się nazwali. I oni oczywiście mali wielkie wpływy w kościele, i oni wybrali Bergoglio. Oni mali wpływy na wybór Bergoglio. Czy on jest dobry, czy niedobry, ja w jego sumienia wejść nie mogę. Ale jak mówi Pismo Święte, po owocach ich poznacie ich. Wy macie oczy, ja mam oczy. Wy po owocach poznajecie, ja po owocach poznaję. Może, jak powiedzmy, każdy ma jakiś inny poziom może poznania, albo wiedzy na te tematy, ale nie będzie komuś nawiązywał ich. Po owocach ich poznacie. Grupa ludzi, teologów napisali do papieża i zarzucając im 7 różnych heretyckich wypowiedzi. Było 1 000 000 podpisów i żadnej reakcji na to nie ma. No, nie mogę powiedzieć za kogoś, kto rządzi kościołem, jak jemu trzeba zrobić. Ludzie powiedzieli. Tak samo dzisiaj jest świadomość w kościele staje się inna. Parafianie, wierzący ludzie, nie prosto jak dzieci. Ja też byłem posłuszny kościołowi do końca. Nigdy sobie nie pomyślałem, że ja będę dzisiaj mówił takie rzeczy, które wy słyszycie, które pisze w książce. Nigdy by tego nie pomyślałem. Posłuszny papieżowi, ja i dzisiaj szanuję papieża. Którego? Da, papieża szanuję, którego Chrystus naznaczył papieżem. Chrystus, którego naznaczył, za którego się modlił i któremu dał władzę w kościele. A potem jest jego sukcesory, następcy. A to, co wybierają kogoś innego, złego. Aleksander IV był rozpustnikiem i wiele tych papieży byli, powiedzmy, kondycji ludzkiej bardzo złej. Ale jednak teologia i wiara przetrwali, nawet nie zważając na ich grzechy. Tak co, może dzięki prostym ludziom, parafianom i ich wierze, Pan Bóg jednak zmienia sytuację. A papież na pewno, jakby wiedział, tego by nie wybierał. Jeżeli na 80-lecie tego rozpustnika z Legionarii de Christi jeszcze papież jego pozdrawiał z tą uroczystością, to znaczy on po prostu nie w temacie. A te, które blisko niego byli, dlaczego jemu o tym nie powiedzieli? To jest pytanie. Znaczy ja tylko dopowiem, że w wypadku księdza arcybiskupa nie było tak, że kuria wiedziała więcej niż ksiądz arcybiskup, dlatego że kurii w ogóle nie było. Natomiast chciałem tak, bo ja tu zauważyłem, nim pan zauważyłem, bo tu mi kamery zasłaniają połowę z państwa i zauważyłem inną osobę, którą powinienem wymienić na pierwszym miejscu, ale nie widziałem. Księdza prałata doktora Romana Knebleskiego. Którego cały czas jakby czekam, żeby znaleźć odpowiednią chwilę, żeby księdza zaprosić do programu w Realu, ale to będę prywatnie prosił, a teraz proszę o głos. Tak, ekscelencjo, Ameryki nie odkrywam, jeśli powiem, że Kościół to nie tylko my współcześnie żyjący.
prawda? Ale Kościół to nie tylko my żyjący współcześnie, ale wszystkie pokolenia wiernych, tak? A niejednokrotnie tak się dzieje, że podchodzimy do tego tak, jak to byśmy tylko my byli Kościołem. Tak? I niezależnie od tego, co inne pokolenia budowały żmudnie w ciągu wieków, to my sobie możemy te klocki porozstrącać, poprzestawiać po swojemu i zupełnie coś innego zacząć robić. I teraz w nawiązaniu do tego moje pytanie. Czy zdaniem Waszej Ekscelencji Święty Pius V, który zatwierdził mszę świętą, prawda, która powstawała organicznie w ciągu wieku, w IV wieku właściwie już się ukonstytuowała pod wpływem Ducha Świętego, to tam działało natchnienie, i Święty Pius V stwierdził, że kto by cokolwiek tam zmieniać chciał, to się narazi na gniew Najświętszej Marii Panny, świętych apostołów Piotra i Pawła i nasz gniew, papież o sobie w liczbie mnogiej. Tak? I teraz pytanie, czy albo Święty Pius V miał prawo zatwierdzić na zawsze mszę świętą wszechczasów, stąd to określenie, albo inni mieli prawo to wszystko pozmieniać, poprzestawiać. Jak to Wasza Ekscelencja widzi? Dziękuję. Bracia i siostry, w każdej dziedzinie życia nikt nie może ustanowić żyjący na ziemi prawo na zawsze, aż na wieki. Tylko Pan Bóg może takie prawo ustanowić, a my powinni Jego poznawać. Przecież historia Kościoła do tego czasu, jak Pius V utwierdził tą mszę świętą, on oczywiście tym dekretem chciał pokazać, że to jest najważniejsze. Ale po nim przyszli inni i oni powiedzieli, że jakoś trzeba teraz inaczej żyć. Świat się zmienia, ludzie się zmieniają. Ja nie mówię, że to dobrze, ale oni to zmienili i papieży byli na czele tego, że zmieniali po troszkę to wszystko. Nie możemy powiedzieć, że papieży nie mieli prawa na to zmieniać, ale czy oni byli w pełni świadomi tego, co robili? Na pewno, jeżeli by... Ja pamiętam, jak Jan Paweł II, kiedy przyjął papiestwo, to on prosił wszystkich biskupów na świecie przeproszenia za te nadużycia, które wydarzyły się po Soborze Watykańskim II. On przepraszał, ale co on mógł zrobić, jeżeli on przyszedł już na takie zepsucie Kościoła? On nic nie mógł zrobić. Nawet by chciał. Jeżeli jego otoczenie kardynałów szukało na niego spisek i już jest to publicznie ogłoszone i pytali, jak biskupi na świecie do niego się odnoszą, żeby w jakiś sposób powiedzieć, że to Polak, to on tam pojechał, tam pobożny za bardzo, po wszystkim świecie jedzie i każdy Matce Bożej się klania się. Tak myśleli te jego współpracownicy. Widzimy, w jakich warunkach była ta sprawa tych następców Piusa V. Też była zmieniona antymodernistyczna przysięga, którą też papież utwierdził, a już za 50 lat wszystko to było zmienione na Soborze Watykańskim II. Wszystkie te jakby nie zauważyli, bo poszło wszystko na tyle, byli biskupi, którzy byli zapraszani do lóż masońskich, tak byli oni zasiany konkol w ich duszy i serca, że oni potem poszli takim liberalną drogą. Bo na Soborze Watykańskim II, kiedy zbierali się biskupi z całego świata, oni przyjeżdżali z samymi lepszymi myślami. Ale jakaś grupka tam potem to wszystko zmieniła, jak zawsze. Сталін це мовив, не те, хто голосує на кандидата, а те, хто голоси лічить. Вони децидують, хто буде президентом чи якимось генеральним секретарем. Не мислю, що щось іншого є, бо Ватикан є не тільки костю, а є панство. І там теж панство і костю не розвальчу. Якби панство ватиканське було підпорядковане Христусові до кінця, а не комбінувало між святим і костюлем, були б інші реляції. А є власне така подвійна річ, яка шкодить Костюлові, вважаю. Wojciech Tomkiel. Ekscelencjo,
No, jestem troszeczkę, nie zgadzam się z księdzem arcybiskupem, bo papież Jan Paweł II dał wiele dowodów na to, że to tak można powiedzieć sua sponte, z własnej woli. Dlaczego zmieniał różaniec? Dlaczego w Asyżu, no można powiedzieć, zorganizował, bo to była jego inicjatywa, właśnie ten zjazd różnych religii. Dlaczego pozwolił się znaczyć różnymi znakami w czasie wizyt, całował Koran i tak dalej. Przecież to nie było mu nakazane. Czy pan myśli, że ja mam prawo i obowiązek za Jana Pawła II świętego wypowiadać się na te tematy? Ja już powiedziałem, że Jan Paweł II wiele rzeczy nie znał. A to, co on zebrał tych ludzi na różnych religii na modlitwy, w tym momencie były trudne sytuacje. Mogła wybuchnąć wojna nuklearna. Oczywiście masony, oni finansowali to zebranie. Na pewno też papieżowi było niełatwo z tym zrobić. Tak prosto rozmyślam. Nie mówię, że on dobrze zrobił, czy źle. Co on zrobił, to on zrobił. Nie ja tego zrobiłem. Ja by tego nie zrobiłem. Mając taką myśl dzisiejszą. Ale jakby to było 10 lat temu, to ja nie wiem, jakby ja postąpiłem. I nie wiem, jak ja postąpię za 10 lat, jeżeli Pan Bóg jeszcze to życie da. Tak co, kto stoi mocno, niech pamięta, że może upaść. Każdy z nas. Dlatego, jeżeli trzymamy się Pana Boga, wtedy Pan Bóg nas pobudza do tego. A kiedy nie ma, kiedy jest generał, a nie ma żołnierzy, no to bitwa jest przegrana. Ale kiedy jest żołnierzy masa, a nie ma generała, bitwa też będzie przegrana. Dobrego generała. I tak bieda, i tak zle. Tak co za papieża nie mogli się wypowiadać, ale na pewno byli jakieś, nie chcą złego Kościołowi. Przecież modlił się do końca. Było widać, jak cierpiąc, jednak służył Kościołowi. Przyjeżdżał do Polski, mówił o przekazaniach Bożych, o rzeczach właściwych. A kiedy dzisiaj mówi się o rozeznaniu, o towarzyszeniu, o słuchaniu dzieci, co oni powiedzą starym ludziom już z siwymi włosami albo bez włosów wcale, co dzieci powiedzą Kościołowi, to Chrystus tak nie mówił. On mówi, idźcie i nauczajcie, i konkretno. I wy, ojcowie, biskupi, kardynalowie, Bergoglio, wszystkie inni, nauczajcie. Wasza sprawa nauczać nie swoje rzeczy, a to, co wam powiedziane. A jak ktoś od tego odchodzi, do każdego sumienia ciężko wejść. Każdy z nas nieraz tak próbuje jakieś figowe listy sobie znaleźć, chociaż jest grzeszny aż ponad głowę, a figowe listy sobie jakoś zarezerwuje. A to się nie da ukryć. Przepraszam, księże, no ale różańca zmieniać, różańca na pewno nie W czasach Jezusa Chrystusa różańca nie było. Ale jak, jeśli można, ekscelencjo, chciałem ad vocem. Święty Jan Paweł II różańca nie zmienił. To nieprawda, że zmienił. To, co podpisał Jan Paweł II na temat różańca, tak, ale to podpisał po prostu tam, tak, problematyczny, na ile to był jego własny pomysł, na ile nie. To było u schyłku życia, proszę sobie przypomnieć. To, co podpisał Jan Paweł II, to jest pewna propozycja, że można też i inne tajemnice sobie wymyślać, rozważać, na przykład takie. Ale to nie jest żadna oficjalna zmiana. Nikt dekretem oficjalnie różańca nie zmienił. W dalszym ciągu różaniec zawiera 15 tajemnic i zalecam codzienne odmawianie najlepiej wszystkich. Tak. Dziękuję. Jest wśród nas wcześniej o głos prosił pan Barański, Nestor Ruchu Narodowego, bardzo zasłużony dla Prosił, Polski. Ale zrezygnował. Tak, zrezygnował? Nie. Ale rozumiem, że wraca do akcji.
Ja jestem ogromnie rad, że przy takim ogromnym zgromadzeniu mogę tutaj się podzielić swoimi krótkimi myślami. To świadczy, że winszuję organizatorom, świadczy, że sprawa jest istotna i ważna. Chciałem powiedzieć Państwu przede wszystkim, że czytałem taką książeczkę, która ma rodowód XVIII-wieczny, z końca XVIII wieku. I to jest porozumienie filozofów i teologów ku obaleniu religii Chrystusowej. Ona jest wymieniana, ta książeczka, w książce księdza Zwolińskiego Masoneria. Otóż to był spisek, który jest konsekwentnie realizowany od końca XVIII wieku. I tam mieli filozofowie zadawać pytania teologom, a teologowie mieli tak odpowiadać, żeby obalić religię Chrystusową. W końcowych zdaniach tegoż spiskowego porozumienia powiedziano, że mają się wspierać wzajemnie, żeby obejmować coraz wyższe stanowiska kościelne. I to jest tajemnica tego, że dziś mamy do czynienia z największym atakiem wrogów Kościoła na Kościół katolicki. I to jest tajemnica, dlaczego tylu biskupów i kardynałów jest po przeciwnej stronie. Oni konsekwentnie realizowali i realizują swój szatański plan opanowania Kościoła Chrystusowego. To tyle. Natomiast jest tutaj, mam odbitkę z dnia 10-11 września 2016 roku. To jest przemówienie księdza kardynała Roberta Saracha z 2016 roku. I co mnie zainteresowało? Ksiądz kardynał Sarach mówi tak, że postawa tyłem do Chrystusa, czyli do Przenajświętszego Sakramentu, jest postawą szatańską. Że Bóg chce, żeby do Niego zwracać się twarzą. Twarzą, i daję tutaj dwa cytaty na poparcie tegoż. I wzywa, apeluje do księży i do biskupów, żeby zwrócili się twarzą do Boga, żeby zaczęli odprawiać mszę świętą właśnie w kierunku apsydy, to jest taka przybudówka przy kościele, twarzą, kierunek na wschód, czyli twarzą do Boga. I wezwał, powtarzam, księży i biskupów, żeby już od adwentu 2016 roku zaczęli odprawiać tą mszę w ten sposób. Myślę, że tego rodzaju opór przeciwko powszechnej woli biskupów, to sobie tutaj pogadamy i to się właściwie może skończyć tak, jak podobne tego rodzaju zgromadzenia się kończyły. Pogadamy sobie, pokrzepimy się i się rozejdziemy. Więc po pierwsze proponuję, żeby się na tym nie skończyło. Żeby nasze spotkania przekształciły się w jakieś stałe spotkania. Żebyśmy utworzyli grupę, nazwijmy to robocza, o wiarę ojców naszych. I to stanowisko próbowali przedstawiać gdzie się da. Jakimś biskupom. Na przykład biskupowi Dziędzie, który ostatnio ogłosił, to jest biskup szczecińsko-kamieński. Tak. Ostatnio ogłosił, żeby przyjmować Komunię Świętą na kolanach. To była druga diecezja w Polsce, bo pierwsza jest drohiczyńska, która by przyjęła Komunię Świętą na kolanach. Ale dla mnie najważniejsze
Oczywiście komunia święta na kolanach jest niesłychanie ważna. Najważniejszym jest, żeby jednak twarzą do Boga była odprawiana msza święta. To jest to. Czy ekscelencja się z tym zgadza, co powiedziałem? Zanim ksiądz arcybiskup odpowie, to ja pozwolę sobie na takie wtrącenie, że myślę, że są już takie grupy zorganizowane, które pan ma na myśli i bardzo systematycznie one się spotykają. I to są duszpasterstwa tradycji katolickiej. Najrzadziej co niedzielę spotykają się takie grupy i słuchają mszy świętej, tak jak ojcowie i pradziadowie. I ja zachęcam... Na mszy świętej trydenckiej tutaj u redemptorystów jest straszliwa zbieranina. Nie lekceważmy żadnej mszy świętej, a już zwłaszcza tej zbieraniny, która na mszę świętą wszechczasów gdziekolwiek się zbiera, bo myślę, że przepraszam bardzo, tak reaguje, wiecie państwo, taka czujność komisarza, który tutaj trzyma mikrofon, więc ma władzę, bo mi tu z całym szacunkiem, luterstwem mi tu zapachniało, że mają jakieś grupy świeckich zadaniowe się zbierać i chodzić do biskupów i im mówić, co oni mają robić. Więc to by nie było chyba dobrze. Natomiast wszyscy mamy otwartą drogę do tego, żeby tak jak ksiądz arcybiskup to wyłożył, papież powiedział, że nikomu nie może być msza tradycyjna wzbroniona, że wręcz przeciwnie, nie trzeba prosić o żadne specjalne zgody. Zbierajmy się więc, tak, przed Panem Jezusem, przed Najświętszym Sakramentem, słuchajmy tradycyjnej mszy świętej. Oddaję głos, księże arcybiskupie. Wszystko już powiedziane, jak mnie się wydaje, na ten temat. I powiem tak, że ja w swoim gościnnym pokoju w klasztorze w Licheniu, wśród swoich współbraci Marianów, odprawiam mszę święty twarzą do krzyża. Tego wystarczy, nie? Dlaczego w pokoju? Ekscelencjo, jest wiele środowisk katolickich na Zachodzie, które w Polsce upatrują takie miejsce, skąd może przyjść odnowa Kościoła. Czy ekscelencja uważa te obawy za uzasadnione i no jakie przesłanki powinny u nas, nadzieje uzasadnione i jakie przesłanki powinny zaistnieć, aby te nadzieje spełnić? Chrystus konkretnie powiedział, jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Ja zginę, Pan też zginie. Chociaż brodę ma piękną i jeszcze młodą, i włosy ma piękne jeszcze młode. Wszyscy zginiemy, nie zważając, nie na, u Pana Boga nie ma względu na osoby. I biegać tędy i siędy, szukać tego, kto zbawi, jeżeli Pan się nie nawróci w swojej rodzinie, jeżeli nie zacznie nauczyć swoich dzieci, wnuków, tego wszystkiego, co uczyła tradycja 2000 lat, to Pan co, chce ode mnie zbawienia? Ja nie jestem Zbawicielem. Chrystus jest Zbawicielem i Jego nauki trzeba zachowywać mnie i Panu. I Pan Bóg nie będzie mnie sądził za to, że jestem arcybiskupem. Nie, absolutnie nie. Tylko za moje grzechy i za moją miłość do Niego. Tak to bierzmy się do roboty każdy w swoim domu. Absolutnie. A kiedy będziemy czytać różne wypowiedzi, ta wizjonierka powiedziała jedne rzeczy, ta powiedziała drugie rzeczy. Jakaś była wizjonierka, która powiedziała, jeżeli nie zrobicie taki krzyż, tyle wysokości, tyle szerokości, to wtedy nie będziecie mieć zbawienia. A ta mówi, jeżeli nie będziecie takim masłem się nie pomościcie, to zbawienie wam przejdzie obok. No nie ludźmy się. Chrystus wszystko jasno powiedział. Wróćcie do Ewangelii, czytajcie, rozmyślajcie, pytajcie się normalnych księży, którzy wam to wytłumaczą. Jak już powiedziałem, potrzebujcie od waszych księży, którzy z wami pracują i wy do nich przychodzicie, żeby oni wam głosili Ewangelię konkretną i jasną. Niech oni się nawracają. A nie mówię wam za takie rzeczy, które nie wiadomo z jakiego świata. Nie da się, wszystkie wizjonerki trzeba bardzo badać. Chrystus, kiedy przyszła do niego ta kobieta, ja po polsku nie wiem, jak to wypowiedzieć, tam, żeby jemu mówić, no,
Żydzi, wy oddajecie Bogu cześć w tym miejscu, a mówiono, że na tej górze oddaje się cześć Bogu, a Chrystus jej mówi, tam przy studni, kiedy ona była. Jak? Samarytanka, tak. I znaczy, Chrystus mówi do niej, idzie taki czas, kiedy nie na tej górze i nie na tamtej będzie się oddawać cześć Bogu, ale w duchu i prawdzie. W duchu i prawdzie. Przecież my nie żyjemy w Jerozolimie. My żyjemy w Polsce, w konkretnych jakichś miejscach, wsiach, miastach, ale u nas jest te święci, te męczennicy, które byli w Polsce. Dzisiaj ich zdradza się. Oni zdradzono ich. Tak samo jak ten martyrologii całego Kościoła na całym świecie, którzy swoją wiarą pokazywali wierność Chrystusowi. A jeżeli my będziemy wierni Chrystusowi, jeżeli u was będzie taka grupa, no to Pan Bóg wejrzy na was. Ale wy się nie dzielicie tak, tylko tam, nie biegajcie od jednego do drugiego. Chrystus jest konkretnym fundamentem. Postawcie swoją cegiełkę na ten fundament, ale taką konkretną i jasną. A jeżeli ja się nie nawrócę, to co mnie z tego, że Pan będzie nawrócony? Pan Bóg spytał dla mnie konkretnie i jasno. Tak co biegać i myśleć, jeżeli Polacy myślą, że no na pewno Polska będzie zbawiona, bo ktoś tam powiedział, że Pan Bóg Polski nie ukaże. Ja tak samo słyszałem o tym, że prawosławna Rosja to samo mówi. My tutaj prawosławni, Pan Bóg nas oszczędzi, a bezbożność taka sama jak w Polsce. To wy czekacie, że to jakaś tam modlitwa jednej pani, czy ona was zbawi? Was zbawi wasza modlitwa, każdego z was personalnie i każdego z was personalne nawrócenie. A jeżeli ktoś wejrzy na was, jeżeli zbierzecie się 2-3 na modlitwę, tam jest Chrystus już. Tam już jest Chrystus między wami. Wy Jego zaprosiliście. A jeżeli zbieracie się na modlitwę 2-3, kłócicie się między sobą, sprzeczacie się, kto jest ważny z was, no to wtedy tam Chrystus może być obecny, czy nie? Badajcie duchy. W duchu i prawdzie będziecie oddawać cześć Chrystusowi. Nie tam, albo tam. Takimi sprawami to tylko manipulacje. Diabeł bardzo przebiegły i chytry i on może z nas zmanipulować. Wracajmy do Chrystusa. Konkretne ziarno bez plewy. Wtedy będzie wszystko dobrze. Laudetur Jezus Chrystus et Maria Immaculata. Nazywam się Adrian. Mam do księdza arcybiskupa pytanie o aborcję i stosunek polskich polityków do niej, ewentualnej kary za nie. Przytoczę Ewangelię według świętego Mateusza i 3 zdania z Ewangelium Vitae. Święty Mateusz pisze, zaprawdę powiadam wam, wszystko co uczyniliście jednemu z braci tych moich najmniejszych, mnieście uczynili. To są słowa Jezusa i to pokazuje wymiar tego, czym jest aborcja, czym tak naprawdę takie jest aborcja, to jest tortura dla Jezusa. Natomiast Jan Paweł II w Ewangelium Vitae napisał, ekskomunika obejmuje wszystkich, którzy dopuszczają się tego przestępstwa, aborcji. Wiedząc, jaką ona jest obłożona karą, a więc także tych współprawców, bez których udziału to przestępstwo nie zostałoby popełnione. W Polsce legalna aborcja jest dokonywana za przyzwoleniem polskich polityków. PiS odrzucił jeden projekt, drugi zamroził, sam nie zrobił nic. Prezydent ma w swoim ręku inicjatywę ustawodawczą. Nie robi nic. Od początku kadencji PiS-u zostało zamordowanych prawie 4000 dzieci, średnio 3 dziennie. Grzeszyć można myślą, uczynkiem i zaniedbaniem. Czy ja dobrze to rozumiem, że za zaniedbanie ochrony życia, za niepostawienie się w obronie tych braci naszych najmniejszych, każdy polityk, który głosował przeciwko, każdy, który nic nie zrobił sam osobiście, jest ekskomunikowany i nie powinien przyjmować Komunii Świętej. Dziękuję bardzo. Powiem tak. Jeżeli pan już zdążył przeczytać tą książkę, to tam wszystko jest wskazane. Jeżeli nie zdążył, to rekomenduję ją przeczytać do końca i tam wszystko to, co pan powiedział, jest bardzo jasno wytłumaczone. Każdy polityk, tam było o grzechach wołających o pomstę do nieba i podłączyłem właśnie te zabójstwo, aborcja.
że te politycy, które milczą, zgłaszają się na to, nie wypowiadają się otwarcie, konkretnie, jasno. Te biskupy, które też tak jakoś politpoprawne i boją się o tym się wypowiedzieć, oni uczestniczą w tym wszystkim. Jeżeli był rząd jakby lewicy, no to jasne, że oni przyjmowali takie jakieś różne prawa, które szli przeciwko Kościołowi. No a jak wybrali się rząd prawicy i oczekiwali od nich, właśnie oczekiwania były takie wielkie, jeżeli widzicie, że 3 lata nic się nie dzieje, ja to też widzę, że jakoś tam to będzie zamrożone aż do końca 2019 roku, dopóki nie będą nowe wybory. No to kiedyś trzeba się zdecydować. Albo wy to, co obiecali, zróbcie, albo coś trzeba innego myśleć. No. Tak to wszystko jest w książce opisana, moja pozycja, czytajcie. A tutaj widzę, że wy chętnie to wzięliście do to czytania. Tam wszystko wypowiedziane. Mnie do tego faktycznie nie ma co dodać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałam powiedzieć, że nie należy do tych zbuntowanych w Kościele. Raczej wydaje mi się i ufam, że mimo całego tego zamieszania, tego bałaganu, Duch Święty prowadzi Kościół. Chciałam powiedzieć, że tak mam takie myśli mi przyszły, że my właściwie dzisiaj wychowujemy sobie przyszłych biskupów w naszych parafiach. Taka sytuacja z ostatnich właśnie dni, która była u nas w Kościele, to mi się zdarza dosyć często, ale powiem o tej ostatniej, że koleżanka mi powiedziała, że pewien ksiądz głosił kazanie i tam mówił o sprawach, które nie są zgodne z nauką Chrystusa, prawda? Zanim ja się o tym dowiedziałam, pytałam się właściwie, dlaczego nie poszła, nie zwróciła uwagi, ale powiedziała, że no, może się przesłyszała, może coś. Więc ja poszłam do tego księdza za 2-3 tygodnie i zwróciłam mu uwagę. Powiedziałam, że jest to niezgodne z nauką Kościoła. Uargumentowałam to, ale się zadziwiłam tym bardzo, że mój kościół jest bardzo duży, to jest bardzo duża parafia. I to była msza niedzielna, więc było pełen kościół ludzi i było plus jeszcze 2 księży współcelebrujących, prawda? Więc zapytam się, czy ja jestem taka najmądrzejsza w tej parafii? Czy tam nie było ludzi, którzy to słyszeli i nikt nie poszedł do tego księdza? Dlatego, że ja jak podeszłam i rozmawiałam z tym księdzem, argumentując oczywiście, wymiana zdań była, bo on wierzył w to, co mówi, prawda? Więc okazało się, że był zmanipulowany, nie wiedział o tym, że tak został zmanipulowany, że to, co powiedział, to chodziło konkretnie o in vitro. Że in vitro jest przynależne parze małżeńskiej tylko, prawda, że Kościół to dopuszcza, że to jest w jakiejś adhortacji nawet zawarte czy coś tam, więc prosiłam, żeby mi to udokumentował też, prawda, tą adhortację czy ten inny dokument, który to zawiera. Wiedziałam, że tak nie jest, ale właśnie chodzi mi o to wychowywanie naszych biskupów przyszłych. Prawda, że jeżeli my nie będziemy reagować, jeżeli my widzimy coś, że jest nie tak, ale odkładamy, prawda, ręce w kieszeni i wychodzimy z kościoła, no to nic się nie zmieni, prawda, bo manipulacja idzie i każdy z nas może być zmanipulowany. Jeżeli drugi mu nie wskaże, który widzi, że jest coś nie tak, to wydaje mi się, że na tym rzecz polega, że ten błąd będzie dalej krążył. Dziękuję. Ja gratuluję dla pani odwagi zwrócenia uwagi dla księdza. A jeżeli będzie nie tylko jedna pani, a będzie cała parafia zwróci jemu uwagę, to on będzie czytał dokumenty różne i przyjdzie do innego wniosku w tej dziedzinie. A jeżeli tylko pani poszła, a inni milczą, no to wtedy będzie to, co jest. A to, co naprawdę wy wychowujecie w swoich rodzinach waszych dzieci i co wy im dacie z dzieciństwa, jaki fundament założyć, do 6 lat wychowuje się to dziecko, a potem tylko nabiera kombinacji takich czy innych, chytrości i jakiegoś swego tak poszukiwania wygód różnych, to potem już nic się nie da zrobić. A biskupów my nie wychowujemy, ich naznaczają te, które tam u góry kościoła. Nawet by my chcieli jakiegoś, kiedyś to było tak, że był Vox Populi, Vox Dei. Dzisiaj już Vox Populi nie jest Vox Dei, niestety.
Jeżeli pani jedna zwróciła uwagę, a nie wszyscy, a wszyscy przyszli obok, to pokazuje stan właśnie tej parafii. Na ile tam jest tej duchowości, albo na ile jest tego poznania tej prawdy, którą pani poznała. Tak co? Trzeba na pewno wzrastać każdemu na swoim miejscu, wzbogacać się Chrystusem wiarą i potem mówić jeden do drugiego, tak nie może być. Musi być tak, jak Chrystus uczył i tak, jak Kościół uczył przez tyle lat swego istnienia. Ekscelencjo, zaczęliśmy sesję pytań od pytań o mszę trydencką. Ja bym chciał spytać o coś, co jest na zupełnie przeciwległym chyba biegunie. Coś, co widzę, że jest ostatnio przynajmniej bardzo też przez biskupów, przez Stolicę Apostolską promowane. Mianowicie, jaka jest opinia księdza biskupa o neokatechumenacie? No ja tak powiem, że wszystkie ruchy, które powstali po Soborze Watykańskim II, oni rzucili się na to, że Duch Święty natchnął Sobór Watykański II. I takich ruchów, może to było jeszcze 10 lat temu, teraz nie wiem tej statystyki, było 156 ruchów w Kościele, które były oficjalnie zarejestrowane jako dozwolone w Kościele katolickim na szczeblu Watykanu. I kiedyś byłem na jednym takim zebraniu w Watykanie, też byli z neokatechumenatu, był Kiko, była Chiara Lubich z ruchu Światło Życie, tak? Fokulary, tak? I jeszcze byli inni przewodniczący innych ruchów. I na tym zebraniu występował kardynał Sterczyński, świętej pamięci, z Berlina. On mówił, że u niego jest w jego diecezji 17 różnych ruchów. No bo tam w Niemczech już był upadek kościoła, on myślał, że te ruchy jakoś to podniosą ten poziom duchowości jego diecezji. I on mówi 17 tych ruchów, ale ciekawa rzecz, mówi, tam jakby zadawał takie pytanie. Wszyscy oni mówią, że oni od Ducha Świętego. I kiedy ja ich liderów chciałem zebrać wszystkich razem, to oni nigdy nie chcieli zebrać się razem. Niby mieli Ducha Świętego, ale ten Duch jakiś był różny. A jakby był ten sam, to oni by chętnie się zebrali, ja tak myślę, swoją prostą głową. Tak co każdy ruch, on mówi, że tylko on jest wyjątkowy. Niestety, neokatechumenat też o tym mówi. Ja sam słyszałem na swoje uszy to wszystko, widziałem. Miałem neokatechumenat w Kazachstanie 14 lat. Ich sam zaprosiłem tam, bo kogoś trzeba było zapraszać, jakiś księży. Przecież nie może być wakuum, jeżeli jest biskup, musi kogoś zaprosić. Jeżeli w kościele to jest pozwolone, ale wszyscy biskupi nie jest wykształceni w tym, co to za ruch. Jest pozwolone, znaczy bierzemy jego. Niepozwolony, znaczy, jeżeli napisano na drzwiach nie wchodzić, nie wchodzimy. Jeżeli nie napisano, że nie wchodzić i nie wchodzić, to też musimy, mówimy, jak nie napisano, możemy wejść. Tak samo i ruchy różne. A w kościele na najwyższych szczeblach nie robili rozróżnienia niestety. I te ruchy uzurpowali sobie władzę, a dzisiaj widzimy jeszcze nowy ruch. W Duchu Świętym wszystkie padają, odpoczywają w Duchu Świętym, już, jak to się mówi, taka euforia, jakby ten Pan Jezus, który szedł drogą krzyżową, to po co krzyż, drogą krzyżową? Siostrzyczki stoją takie, tak jak to się mówi, czekają już, że ten Duch Święty ogarnie i od razu do nieba prowadzi. Chrystus mówi, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój, niech zaprze się samego siebie i niech mnie naśladuje. Od Ojca i Chrystusa przyszedł Duch Święty. Ja tam podkreślam w tej książce, powtarzam, Duch Święty prawdziwy, nie byli jaki. Diabeł też może być
to też duch i on też może zrobić się duchiem nawet świętym z małej litery. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wdawać się w te wszystkie rzeczy. A ja pytałem się jednego też, a mówię, a był u was tutaj w Polsce Kaszpirowski, w katolickim kraju Kaszpirowski i wszyscy od razu chcieli, żeby ich noga nie bolała, głowa nie bolała. I on wszystkich tak samo rzucał was na ziemi i wy targali się po ziemi, a ja nie pamiętam z Pisma Świętego, żeby Matka Boża targała się po ziemi, chichotała. Albo apostolowie, oni byli w skupieniu, w modlitwie, oczekiwali Ducha Świętego i Pan Bóg, i Jezus Chrystus posłali Ducha Świętego, ażeby wzmocnił ten Kościół i żeby Duch Święty utwierdził ich w tym wszystkim, co Chrystus nauczył. Nic nowego, tylko utwierdził. Wszystko Chrystus dokonał, tylko żeby Duch Święty wzmocnił tych właśnie naśladowców Chrystusa, żeby oni to zrozumieli tak, jak to Chrystus nauczył. To jest postawa Ducha Świętego. A odpoczywa, co jeszcze za rano. Aleluja, i już takie wszystkie twarze takie rozjaśnione, wszystkie bogowie te same, jednakowe, Rachindzia, tak samo Bóg, i Trójca Święta, i luteranie takie same, i katolicy takie same, i Żydzi takie same, i protestanci takie same. Jeżeli by Chrystus, Jezus, który w narodzie izraelskim, który był specjalnie przygotowany przez Pana Boga, aby być tym ziarnem prawdziwym, w którym kultywował Bóg wiary, i on mocno ich trzymał w swoich karbach. Oni sprzeciwiali się, grzeszyli. I oni mieli 10 przykazań Bożych, a ich nikt nie zwolnił z 10 przykazań Bożych Żydów. Nie, absolutnie nie. A my teraz obarczeni przykazaniami Bożymi, teraz niesiemy za nich te wszystkie cierpienia. My musimy ich wykonywać, a oni z nami postępują tak i męczą nas na całym świecie. Oni nie uwierzyli w Chrystusa, a my uwierzyli i teraz też stękamy. Panie Boże, to nie grzeszą, a my mamy być święci. My też nieraz troszkę cofamy się gdzieś do takich duchów odprężyć się, bo już Duch Świętego Franciszka już nie działa w klasztorze franciszkańskim i trzeba jakieś tam, jakieś chusteczki poświęcić, żeby ta chusteczka była położona na głowę pana jakiegokolwiek. Chusteczka. Chusteczka, tak. I ona wtedy pomoże wam. No, nie bądźcie naiwni, bracia i siostry. Tak, takie rzeczy nie mogą być dla katolika, który naprawdę wierzy. Wyrzućcie plewy, przysiejcie ziarna, pszenicy, które macie i powyrzucajcie to wszystko, co jest zbyteczne. Czy ksiądz jako, ksiądz arcybiskup jako ordynariusz wydał, o ile wiem, specjalną instrukcję dla neokatechumenatu, czy mógłby ksiądz arcybiskup coś powiedzieć na ten temat? Ja już starzeję się, niektóre rzeczy zapominam, a pan Stanisław jednak pamięta. Tak, oczywiście taka była instrukcja. Nawet tam było 10 punktów różnych, że na terytorii diecezji Karagandy nie wolno odprawiać przy świętych gdziekolwiek poza kościołem, i w kościele msza święta dla wszystkich grup w jednym kościele. Żadnych mszy świętych prywatnych. Żadnej komunii świętej na chlebie i siedzenia noga na nogi zawalone i to będzie taka msza święta. Nic podobnego. Neokatechumenat musiał nauczyć całość nauki kościoła, a nie tylko to, co im odpowiadało. I tam byli jeszcze inne punkty, i te punkty posłałem do Watykanu, do jeszcze kardynała Ratzingera, który był od propagandy, znaczy nie propagandy, a te doktryny wiary. Posłałem tak również do tego, kto był w kongregacji dyscypliny sakramentu i posłałem do KIKO. Ja pokazałem, jakie moje stanowisko do tego.
wasz charyzmat ja nie będę wchodził, bo wszystkich charyzmatów, dopóki człowiek zrozumie, może zwariować od tych charyzmatów. A Chrystusa Jezusa powinniśmy mieć na serio w swoich sercach. Jeżeli kto chce iść do tego czy innego charyzmatu, proszę bardzo. Jeżeli oni zatwierdzeni przez Watykan. A jeżeli widzi, że coś tam nie gra, no to wtedy szukaj Chrystusa takiego, jaki jest w całości od początku i do dzisiejszego dnia. Oczywiście niektórzy, z którym to się nie podobało, próbowali wmawiać mnie, że może trzeba inaczej, że może coś tam. Ja powiedziałem, moje stanowisko jest takie i wypowiedzieliśmy jego ze Schneiderem w Watykanie również. Co Watykan zrobił? To już ich problema. Ale powiedziano, tak jak pani, która tutaj kochana pani przyszła i proboszczy powiedziała, ja tak samo powiedziałem na szczeblach najwyższych. Co oni zrobili, to już nie mogli za nich odpowiadać. Oni niosą odpowiedzialność w całości za to, co zrobili. Księża arcybiskupie, Barbara Świderska. Chciałabym się zapytać księdza arcybiskupa, co ksiądz sądzi na temat dni judaizmu i dni islamu w naszym kościele, które już odbywają się co roku. A słyszałam, nie wiem czy to jest plotka, że podobno rabin w ramach tych dni judaizmu robił egzegezę Ewangelii w jednym kościele. Nie wiem czy to jest plotka, czy prawda. I czy... No właśnie, więc to już no w ogóle brak słów. I czy symetrycznie też są dni chrześcijaństwa w islamie i... No już widzę, że wzbudziłam śmiech, więc no właśnie, w judaizmie. Tak. Czy symetrycznie? No niech oni też, skoro my w dniach judaizmu i islamu poznajemy judaizm i islam, to niech oni też w ramach, no tak mi się wydaje, logicznie. Logicznie bardzo pani powiedziała i nawet krytycznie. Ja też nie pamiętam takiego cudu, żeby się zdarzył na naszych oczach, żeby było wszystko na odwrót. I nie pamiętam, żeby Pan Jezus chodził do Żydów, do Sanhedrynu, czy do faryzeuszów i saduceuszów i pytał się ich, czy ja mam prawo kościół swój założyć, czy nie. On nie posyłał swoich apostołów, idźcie tam z początku, pouczcie się, co tam rabini mówią, a on robił swój kościół, bo on widział, że z tym zepsuciem już nie ma co robić. On robił rzeczy jak Bóg. Jeżeli Bóg to zrobił, to my robimy rzeczy niewłaściwe. Powiedzmy tak, ale może Stanisław, on ma piękną wypowiedź, a ja potem coś dopełnię. Nie, ja w tym momencie, panie Stanisławie, ja zapytam wszyscy, którzy chcieliby jeszcze zadać pytanie księdzu arcybiskupowi, proszeni o podniesienie prawej lub lewej ręki. Tak, szanowni państwo. Już dzisiaj wobec tego składamy tutaj przez aklamację takie zamówienie na następne takie spotkania. Bardzo prosimy o następną książkę. Myślę, że to już właśnie zostało stachanowsko zadeklarowane, prawda? Że będzie następna taka książka. I w związku z tym część z państwa wyjdzie stąd nieusatysfakcjonowana. Umówmy się, że jeszcze trzy pytania padną, dobrze? Trzy pytania po wypowiedzi pana doktora Krajskiego. Znaczy to dlaczego ksiądz arcybiskup mnie tutaj przywołał, bo ja przygotowałem scenariusz takiego programu na ten temat. Zdaje się, że się nie uda go jutro nagrać, ale w końcu uda się go nagrać, ale przygotowując się do tego programu, do tej rozmowy z księdzem arcybiskupem. Znaczy wcześniej wiedziałem, że Chabad Lubawicz przyjechał w 2005, żeby budzić tutaj Żydów. I tam było takie założenie, że oni to są kabaliści, oni wierzą w reinkarnację, więc jest jakby taka wiara, że jak tylu Żydów zginęło w czasie II wojny światowej, to gdzie ich dusze przeszły? W Polaków. Czyli to są Żydzi, a nie Polacy i trzeba ich obudzić. I teraz w tym roku Dzień Judaizmu był wyjątkowy o znaczeniu historycznym i symbolicznym, ponieważ ze strony żydowskiej wystąpił rabin Łodzi. A rabin Łodzi to jest człowiek, który przyszedł do Żydów i powiedział: ja jestem Żydem, bo moja babka była Żydówką.
A Żydzi mu mówią, udowodnij to. Ja referuję to na podstawie jego słów. A on szukał dwa miesiące i wrócił do nich i mówi, nie udowodnię tego, ale ja chcę być Żydem. I oni go zawieźli do Izraela i tam zrobili z niego Żyda. Prawda? Według procedur jakiś tam. I wrócił już jako rabin, żeby działać w Łodzi i on ze strony jakby Żydów uczestniczył w tym dniu judaizmu. I przed tym dniem judaizmu wypowiedział się w sposób krótki dla archidiecezji łódzkiej, bo to tam było, tam był dzień judaizmu, prawda, a arcybiskup Ryś, o którym ja dużo pisałem, i powiedział tak, nie ma i nie będzie żadnego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, to jest w ogóle niemożliwe. Ale my się spotykajmy jako ludzie. No i ja bym wyciągnął z tego taki wniosek, że jakby Kościół zaczął w Polsce pozwalać na to, żeby Polska stała się krajem misyjnym, ale nie dla Kościoła, tylko dla judaizmu i dla kabały. Wasza Ekscelencja, ja mam... Jeszcze chciałbym dopowiedzieć, bo nie już to, tylko tak jakby początek tego. Byłem kiedyś na jednym takim posiedzeniu w Watykanie i tam była mowa o dialogu z Żydami. Przyjechałem też z Kazachstanu, żeby wypowiedzieć w tym pytaniu. Byli tam różne, nawet było dwa arcybiskupy z Polski, a kardynał Kasper przewodniczył temu zebraniu. Kardynał Kasper mówił o tym, słyszali moje uszy, że z Żydami trudno prowadzić jakikolwiek dialog, bo każdy rabin po swojemu tłumaczy Pismo Święte. Tak, co jeżeli każdy tłumaczy po swojemu, a Pismo Święte jest jedno niepodzielne i całe, to znaczy, że nie da się w tym wszystkim znaleźć jakiś fundament, na którym można rozmawiać. Oczywiście Bóg prowadził naród żydowski, wybrał go, ale Chrystus ten naród zostawił. Krew Jego, którego oni ukrzyżowali, na nich i na ich dzieci. Oni nie przyjęli Chrystusa po dzisiejszy dzień i nadal walczą z Chrystusem. I jeżeli się nie nawrócą, to będzie ten bałagan, jak mówiłem kiedyś, do końca świata. Niestety. Mnie szkoda Żydów, że oni ostatnie, jeżeli się uda, wejdą do pociągu, który już odchodzi do wieczności. Szkoda tego. A powinni być pierwsi. Przecież Chrystus narodził się nie w Warszawie, nie w Krakowie i nie na jakimś innym miejscu w Polsce, a urodził się tam w Izraelu. I ja wierzę w tego najlepszego Żyda, Jezusa Chrystusa, który był z tego narodu. Ale ja wierzę w Niego jak w Boga, nie tylko jak w człowieka. Ja mu o tym mówię, w książce tak jest napisane. Dlatego oni ukrzyżowali najlepszego Żyda, którego na świecie nie ma i już nigdy nie będzie. Jeżeli nie da się dialogu robić, oczywiście ten Żyd, który pan Stanisław mówi, że żadnego dialogu nie może być, tylko spotykajmy się gdzieś w innym miejscu, no to warto tak kościelowi i robić, spotykać się w innym miejscu. Może tam jakieś znajdą punkty odniesienia. Ale nie w kościele, nie robić z kościoła miejsca modlitwy, balaganu, gadaniny, która nikomu nie służy. Synkretyzmu nie wolno robić. Absolutnie. Druga rzecz z muzułmanami. Jeżeli muzułmanin gdzieś tam w Gdańsku modli się swoje fatwa, czy jak to mam? I zupełnie wypowiada się modlitwy swoją, inną z muzułmanami, też nie ma dialogu konkretnego, bo Mahomet zrobił herezję. On nie zrobił herezję wewnątrz kościoła katolickiego, on zrobił, wyciągając z kościoła katolickiego, z dogmatów tych, które jemu się podobali, on ich przyjął, a odrzucił wcielenia, Trójcy Świętej i wiele innych rzeczy,
I to nie jest wiara, którą Pan Bóg stworzył. On to stworzył tak, jak stworzył. On mówi, jednak nawet to, co On stworzył, mówi o tym, że jednak Chrystus będzie sądził wszystkich ludzi, ale musulmanie jest lepszy, bo Chrystus zrobił dobre rzeczy, a oni udoskonalili to wszystko. Tak oni sobie o tym myślą. Myśleć można zawsze jakieś rzeczy, ale Chrystus był zapowiedziany przez wieki, że taki przyjdzie. Mesjasz przyjdzie, Zbawiciel przyjdzie. A o Mahometu nikt tam nie zapowiedział, że z pustyni ktoś przyjdzie. Nie było takiego. Dlatego, jeżeli mamy Chrystusa, Boga, który jest i dla muzułmanów, i dla Żydów, i dla całego świata Zbawicielem jedynym, a poza Kościołem katolickim zbawienia nie ma i być nie może. Jeżeli ludzie tego nie zrozumieją, a większość z nich nie słyszeli Ewangelii, nie słyszeli Ewangelii, dlatego ich trzeba katechizować. A jeżeli Kościół katolicki wzywa na modlitwę i siedzą księża i jeden na drugiego patrzą, jak mówił Chorostowski, mówi, ja nie wiem takiego, żeby jakikolwiek Żyd za szereg lat żydowsko takiego katolickiego dialogu w Kościele katolickim, żeby on się nawrócił. Ale znam pięć czy trzy, nie pamiętam, nie chcę tam skłamać, chrześcijan, którzy nawrócili się na judaizm. To konsekwencje dialogu. Tak co, bracia i siostry, nie ludźcie się. To naprawdę jest wielka plaga w dzisiejszym świecie, tak żeby wszystkie wyrównać to wszystko. A to nie jest prawda. Ja o tym też mówię wszędzie i wam o tym samym mówię. Bądźcie na baczności, nie jest to prawda. I kiedy mówi się, że w dialogu, że ja jestem już luteraninem, a ja jestem już katolikiem, to w blendzie znajdują się wszyscy. Bo trzeba głosić Chrystusa w porę i nie w porę. Kto przyjmie, nawróci się, będzie zbawiony. Innej rzeczy nie ma. Znaczy, chodzi o to, że ktoś znaczący z Kościoła mówił, że jest protestantem, a protestant mówił, że jest katolikiem. Tak się dogadali. Na dialogu. Jeżeli na dialogu dochodzi do tego, to nic z tego nie będzie. Jan Lewandowski. Wasza Ekscelencjo, wiadomo, że źródłem wielu problemów jest zła formacja młodych kapłanów. No, jest jedna sieć, niewielka co prawda, seminariów, gdzie jest uczona, gdzie młodzi kapłani są formowani tak, jak to było zawsze i stoją na straży depozytu wiary. Czy mógłby ksiądz arcybiskup coś na ten temat powiedzieć? Właśnie znaczenia formowania młodych kapłanów. Ja nie byłem nigdy ani jednego dnia w seminarii, a jestem arcybiskupem. Kiedyś powiedziałem do mego znajomego księdza, mówię, no szkoda, że nie byłem w seminarii. Nie mam kolegów, jakoś tak troszkę niby przykro. On mówi, dziękuję Bogu, że tam w seminarii nie byłeś, bo ciebie albo by wypędzili, albo by ty sam stamtąd odszedł. Bo on to wiedział wszystko od podszewki, a mnie się wydawało, że tam wszystko jest dobrze. Masoni Venta, masońska loża z Włoch w 1820 roku postanowiła nasze sprawy na 100 lat. Porzućmy starych ludzi, starych już się nie da nawrócić. Oni już zabuczewiali, nie da się. Idźmy do młodzieży, do seminarii wejdziemy z naszymi liberalnymi ideami, a potem oni staną księżmi z naszymi liberalnymi ideami, a potem biskupami, potem będą w otoczeniu papieża i będą na niego wpływać i on będzie podpisywał rzeczy, które nam jest wygodne. Dzisiaj seminarii czy w Polsce, czy na świecie nie formują kapłana, który jest alter Christus. Kaplan staje się panem takim. Kiedy słyszałem jednego, nawet mama jego tam, on już przy mamie jeszcze kleryk, a on już tak się wynosił nad tym wszystkim, że on będzie księdzem i ty mamo tutaj musisz to jakoś mieć na uwadze. Jak pamiętamy, kiedy sam jeden papież, nie dokładnie tam pamiętam, ale
mama coś tam, papież coś tam powiedział, a mama mówi, a ja ciebie syna urodziła, ja ciebie wychowała. Znaczy ona ma więcej praw do niego. Tak jak nie siostra moja mówi, ona nie mówi, proszę księdza arcybiskupa, ona mi mówi, Janek, ja tobie pieluchy prala. Przepraszam bardzo. Argument? Argument. Tak, co jeżeli chcemy właściwe wychowania, to właśnie Lefebvre, on odciągnął tych kapłanów, znaczy tych kleryków, on wiedział, co im grozi, kiedy nie będą wychowani. I o tym bardzo pięknie pisze w takiej książce kapłan nie należy do siebie, właśnie ten Fulton Sheen. Kapłan musi czuć się jako ofiara, jako ten, który naśladuje Chrystusa na krzyż. A jak on po prostu żyje w ofisie, on mówi, tak jak mnie kiedyś w Niemczech mówiła taka grupka pobożnych, naprawdę pobożnych ludzi, oni przyszli do księdza i mówią, ojcze, postaw nam wystawienie Najświętszego Sakramentu, my chcemy adorować. A on mówi, a jak wy to sobie wyobrażacie z moim czasem? Jak wy to sobie myślicie? Ja jestem zajęty. Oni mówią, ojcze, proszę postawić nam Najświętszy Sakrament. My będziemy adorować i bronić tego, dopóki ty nie przyjdziesz po swoim czasie. Nie postawił tego. Czy to jest ksiądz? Jeżeli mi jeden kleryk mówił z Niemiec, był świadkiem właśnie biskup Schneider, w tej samej grupie religijnej, kiedy przyszedł do seminarii, ażeby chciał być księdzem. I kiedy rektor seminarii mówi, no wiesz, tutaj wszystkie księży mają kobiety, a ty tam z tym celibatem nie wytrzymasz. Mówił ten ksiądz, Pan Bóg świadek, biorę Pana Boga na świadka, że mówi prawdę. I ty nie wytrzymasz, ty wcichacza sobie tam jakąś kobietkę znajdź. No i jaki wyjdzie z takiej seminarii ksiądz? On potem musiał zrezygnować z tej seminarii, pójść tam mniej więcej, gdzie jeszcze ta seminaria miała jakieś katolickie nauczania i tam skończył te seminarii. Tak co w wielu seminariach nie uczy się takie lidery, tak jak my dzisiaj ich widzimy, a nie uczy się kaplanów, którzy życie dają za to, żeby doprowadzić owce do zbawienia. Kapeluszy kardynalskie dają się dlatego z czerwonym kolorem, żeby oni krew przelewali za wierność Chrystusowi, a nie dla ozdoby. I nie dlatego, żeby im tam kadzono. Absolutnie nie. A jak oni się na ten temat nie wypowiadają, albo mówią, że trzeba błogosławić homoseksualne związki, to po owocach możecie ich poznać. Gdzie tam jest ten katolicyzm i gdzie tam jest wierność Chrystusowi. Seminarii dzisiejsze nie wychowują do prawdziwej służby, a wychowuje do panowania. Tam nie formuje się do kapłaństwa, a raczej zaklepuje się do jakiejś konkretnej ramki, żeby był politpoprawny, żeby był tak jak my. Ale jest wyjątek. No ja powiedziałem o tym, że Lefebvre, który pił 60 właśnie ta seminaria, ale on wiele cierpiał za to, był odrzucony, był wysmiany i po dzisiejszy dzień jeszcze wszystko to jest zadeptane. Ale to nie warto, on zrobił wielkie rzeczy. Ja chciałam przede wszystkim podziękować za tę książkę, bo czytam ją od wczoraj wieczora i cały czas robię sobie rachunek sumienia i już mnie trochę nawróciła. A pytanie moje jest takie, czy ksiądz biskup wie, skąd w Kazachstanie taki ogromny, podobno na pół kilometra pentagram? To jest jedno moje pytanie. Pentagram w Kazachstanie. Satelity zrobiły mu zdjęcie. Skąd on nam się wziął? Czy to prawda, że Rosjanie to zrobili? A drugie moje pytanie jest takie. Mam takie myślenie, że bardzo wiele w chrześcijaństwie my po prostu przewracamy się o dekalog. I moje pytanie jest takie. Czy można tak głośno mówić, że bycie w masonerii jest złamaniem pierwszego przykazania, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, dlatego że w masonerii u podstawie jest satanizm. To może też do księdza
profesora Krajskiego też pytanie. Dziękuję natomiast, za święcenia. Tak, ale takie, bo właśnie jak tak się słyszy, że w kościele jest masoneria, że tam biskupi, jak my w formacji uczymy się, że nie wolno nawet źle myśleć o biskupie, a już głośno powiedzieć, to już jest takie przestępstwo nas, tak się uczy, taka jest nasza formacja. I jeszcze trzecie pytanie, ale nie trzeba odpowiadać. Czy ktoś taki jak papież Franciszek, który był w masonerii, nie wiedział, na co się pisze, bo ja jakoś tak inteligentny człowiek, czy nie wie, w jakiej organizacji uczestniczył. Dziękuję. Inteligencja z wiarą nie ma nic wspólnego, bo nieraz ludzie najprości, oni mogą być o wiele głębszej wiary, czym te, którzy skończyli jakieś tam uniwersytety, różne katolickie uczelnie i jak mówi się profesor, a nie wie, jak dwóm swiniom jedzenia zamieszać, żeby dać swinie zjeść. Nieraz takie były takie paradoksy, takie to przysłowie, może nie do końca trafne, ale przyszło mi do głowy. Bardzo trafne. Można zrozumieć, nie? O co chodzi, tak? Tak, co, a dzisiaj tak świat postawiony, a to wy nic nie rozumiecie, a tu profesor powiedział, no i my wszystkie tak patrzymy, profesor powie na pewno coś, na czym się zna. Ale jakby Chrystus tylko mówił do profesorów, a nie do nas, no to wtedy wszystkie inne nic nie rozumieją. I bardzo łatwo nami manipulować. A jeżeli wy dzisiaj myślicie inaczej, to znaczy wami nie da się manipulować. Wy nie dacie za wygraną i nie chcecie iść na zatracenia, a walczycie z tym, żeby wasza dusza należała Chrystusowi, nie diabłowi. I to jest bardzo, bardzo ważne. To pokazuje nawet to zebranie, gdzie my tutaj mówimy o tym wszystkim. Jaki tam pentagram jest w Kazachstanie, szczerze powiem, gdzieś tam może krajem ucha słyszałem, ale nie wiedziałem, o co chodzi. No, jeżeli my wierzący, i mamy krzyż w domu i mamy jakiś obrazik w domu, to jest normalnie. A jeżeli mason, to on musi mieć też jakiś swój znak do tego, żeby przypodobać się diablu, który jego inspiruje. Masony zbierają się na swoje zebrania, żeby poznać słabości człowieka i świat poznać. A poznawszy słabości człowieka, wpływają, mają władzę na tym. Przecież u masonów nie znajduje się rolnik, jakiś tam prosty roboczy, pijaczek jakikolwiek. Tam prezydenci, premiery, bankiery, tam wszystko finanseria światowa, dlatego oni mają wpływy na nas. I oni mają prawo robić sobie kościoły masońskie i wszystko inne. Dlatego kto tam to zrobił, trudno powiedzieć, bo to się nie da ocenić. Ale nieraz, kiedy my bierzemy obrazek, trzeba popatrzeć, czy tam na tym obrazku nie ma jakichś masońskich znaków. Czy to obrazek katolicki, czy jakikolwiek inny. To byłoby dobrze na tym zauważyć, bo jak tam droga w Biszadach krzyżowa, jak mówi się o tym, że kiedy idzie katolik, to on widzi drogi krzyżowe, a kiedy idzie mason, to widzi też, że to masońskie coś, bo tam te znaki różne jest. Zależy od tego, kto to robił. Tak samo dzisiaj kościoły nabierają różne formy inne, bo kiedyś to było jak arcydzieło, które ludzie wykazywali cześć Bogu, najlepsze kościoły, perełki. A dzisiaj bunkry dla Hitlera takie, że to nie wiesz, można od rakiet schować, od perszynku jakiejkolwiek. Da. Czy dopowiem, bo było pytanie do mnie też. Znaczy tak, ja próbowałem z księdzem arcybiskupem porozmawiać o islamie w Kazachstanie, ale ksiądz arcybiskup powiedział, że nie wie nic, dlatego że pracował od świtu do nocy z katolikami i po prostu z islamistami się nie stykał. Natomiast Kazachstan jest kolebką sufizmu, jego prezydent jest sufistą i jest to, można powiedzieć, religia panująca, chociaż niby oni pozwalają na wszystkie religie, bo taki jest sufizm. A sufiści mówią o masonach, że to są tacy europejscy sufiści, a masoni mówią o sufistach, że to tacy arabscy czy azjatyccy masoni. Więc tam doktryna jest dokładnie taka sama. I ten pentagram, to oni tłumaczą, że to był park, który został przypadkowo w takim kształcie skonstruowany. Tylko ten park znajduje się 30 kilometrów od najbliższej miejscowości i nie ma żadnej drogi normalnej od tej miejscowości do tego parku.
jest tylko polna droga, a drugie ze zdjęć niesatelitarnych wynika, że te drzewa, które tam rosną, to są samosiejki. Znaczy pierwotnie nie było tych drzew. Natomiast to jest przedziwne, że Kazachstan cały jest pokryty znakami kabalistycznymi, które widać z kosmosu, które badali różni tam naukowcy, próbując dojść, skąd one się tam wzięły. I okazuje się, że nie wiadomo. Znaczy nie jest to twór ludzki, nie jest to twór natury. Tak stwierdzili naukowcy. To znaczy czyj? Znaczy wynikałoby, że samego chyba diabła. Natomiast co do tego pytania o pierwsze przykazanie. Znaczy masoni są satanistami, ale oni realizują naukę szatana, a nie czczą szatana jako Boga. A nauka szatana jest wybądźcie bogami. No, czyli każdy mason grzeszy przeciwko pierwszemu przykazaniu, bo ma innego Boga przed prawdziwym Bogiem, a ten inny Bóg to on sam. Sufiści też mówią na ósmym stopniu wtajemniczenia, uduchowienia, bo to się nazywa stopnie uduchowienia. Na ósmym stopniu uduchowienia mówią, dotąd mówiłem, nie ma Boga poza Allahem, teraz będę mówił, nie ma Boga poza mną. No, także to jest ewidentnie grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ja tutaj też będę miał pytanie. Michał Murgrabia, Media Narodowe. Chciałbym tylko też skorzystać z okazji i polecić wystąpienia pana Piotra Rzoski na naszym kanale. To jest największy świecki ekspert na temat odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Myślę, że to są bardzo wartościowe materiały. Pytanie jest do jego ekscelencji następujące. Ja dość późno się dowiedziałem o mszy trydenckiej, moja mama również, ale była w stanie się do tej mszy niejako przyuczyć całkowicie od nowa, mimo swojego wieku. I czy ksiądz arcybiskup w związku z tym, że komisja Ecclesia Dei w zasadzie jest rozwiązana, że bardzo trudno jest zorganizować mszę świętą trydencką, czy byłby w stanie nauczyć się takiej mszy dla wiernych, żeby dla nich tą mszę odprawiać? Jeżeli ja popieram tych, którzy chcą ją odprawiać i mogą odprawiać, to już zaczynajcie. Dzisiaj, teraz, w tym momencie. I nie gadajcie, a czy oni zrobią, czy oni pozwolą. A ja mam jakiś czas dla tego, żeby tego się nauczyć. Niestety mnie tego nie nauczono. No. Ja nawet nie mam książek konkretnych, jak tam msza święta się odprawia. Książek konkretnych, nie prosto jakieś prowizorki, tam ktoś nie przyszedł, jakiś tam powiedzmy wydrukowany jeden, jedno, drugi, trzeci. Ja mam z tego zrobić wszystkie święte karykatury? Ja chcę wiedzieć konkretnie, jak to jest. Ale jest źródło. No, źródeł jest dużo, no trzeba dać konkretne źródło, wtedy będziemy uczestniczyć w tym. Szanowni drodzy Państwo, to spotkanie dobiega końca. Ja muszę powiedzieć, że z jednej strony nie posiadam się z radości, że gościmy tutaj ekscelencję, chociaż jeden z publicystów katolickich ostatnio zalecał, żeby już skończyć z tymi tytułami. Tak? To ja jednak bardzo jestem przywiązany do tego. Uważam, że to jest wielki luksus, że mamy ekscelencję między nami, ale będąc z jednej strony przepełnionym radością, to z drugiej strony muszę powiedzieć, że w trakcie tego wieczora popadałem szereg razy w taki niepokój, czy czasem my tutaj nie wodzimy księdza arcybiskupa naszymi pytaniami na pokuszenie, tak? Czy nie ulegamy my takiej pokusie, żeby ksiądz arcybiskup stał się jednego wieczora wyrazicielem wszystkiego dla wszystkich. Więc mam nadzieję, że nie popełnię nadużycia ani błędu. Jeśli na koniec przypomnę, że jednak ksiądz arcybiskup, będąc autorem tej książki, będąc autorem niezwykłych, głośnych już wśród nas wypowiedzi, bezcennych, ponieważ jest to głos wołającego, często zdaje się, że na pustyni, że przede wszystkim mamy między nami sukcesora apostolskiego i chciałem prosić, żebyśmy zakończyli ten wieczór modlitwą i jeśli to możliwe błogosławieństwem, jeśli możemy je przyjąć.
Bardzo to proszę, żebyśmy tak, bo to jest najdonioślejszy przecież format, prawda, tego zdarzenia i obecność księdza arcybiskupa między nami w tej mierze największym może być dla nas pożytkiem. Chcę podziękować wam, bracie i siostry, za to, że chcieliście mnie zaprosić. I wasza obecność tu tak obfita mówi o tym, że wy nie jesteście obojętni na to, co się dzieje w Kościele. I trwajcie w tym nadal, pogłębiajcie waszą wiarę. Wtedy będziecie tymi światełkami między wam podobnych ludziach, że trzeba coś zmieniać i wpływać na innych. Kiedy pan mówi, że arcybiskup czy nie arcybiskup, kiedy mnie zmieniono kolory w Kazachstanie z czarnej sutany, tak jak ma ojciec, z guzikami, to raz zapomniałem krzyż, raz zapomniałem piłuski, raz zapomniałem pasek, zapomniałem, nieprzyzwyczajony jestem. A ludzie, którzy zobaczyli te zmiany kolorów, wczoraj ze mną rozmawiał, kiedy ja byłem w takiej sutanie, a dzisiaj jedzie taką tak okrągłą drogą. Ja mówię, słuchaj, bracie, ty gdzie biegniesz? A on mówi, ja nie wiem, czy mogę podejść. Ja mówię, to wczoraj podchodziłeś, a dzisiaj nie? No to, a ty już jest taki. Albo ludzie pytali, a jak was teraz mianować? A ty jak chcesz? Ojciec. No i mówię, dobrze. Bo dzisiaj to tak, nawet widziałem w jednym miejscu, kiedy staruszy ksiądz, już po 70, do młodego swego współbrata w klasztorze mówi, proszę ojca, profesora habilitowanego. Nie daj Boże, jakby zapomniał jedno słowo, to byłby na pewno jemu koniec, temu biednemu ojcu. Ja. Tak, to pokazuje troszkę, że każdy na swoim stanowisku powinien najpierw pracować i wykonywać to zadanie, które jemu jest dane. A kto jak się odniesie, to już sumienia podpowie. Czy mamusiu, czy mamo, to kto ma z głębi swojego serca. Tak, róbcie te rzeczy, do których jesteście nauczeni, wracajcie do świętych, o których dzisiaj też nic się nie mówi, jakby ich nie było nigdy w życiu. Jan Paweł II spieszył się tych świętych naprawdę dać Kościołowi, żeby ludzie szukali w nich przykładu na swoje życie w każdych różnych okolicznościach życia. I jeżeli Pan Bóg pozwoli, jeżeli wszystko będzie dobrze, jeżeli nie będzie końca świata, albo nie będzie jakiegoś takich rzeczy, o których już dzisiaj ja w Kazachstanie nie miałem takich prześladowań w czasie komunizmu, jakie mam tu w Polsce za 8 lat, a tam byłem 30. Rozumiecie różnicę, nie? Przyjechałem do swojego kraju katolickiego i ja tu czuję się więcej prześladowany. Ale ja to wam tak mówię nie dlatego, że ja tego się boję, bo ja żyję z Chrystusem, a wszystko inne to mnie nic nie obchodzi. I mówię to, co mówi serce i to, co mówi wiarą, jaką mam. I gotów przyjąć każdy inny, lepszy wypowiedź. Jeżeli w kościele katolickim w Polsce, po tej książce, która tutaj wyszła, znajdzie się jeszcze 100 biskupów, który w Polsce jest i taką książkę napiszą, albo nawet lepszą, ja im życzę dużo sukcesu. Niech oni to zrobią. Wtedy będzie inny stan kościoła w Polsce. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Życzę wam szczęśliwej podróży. Niech nikt wam nie zaszkodzi. Bóg zapłaci.